Jeszcze raz serdecznie bardzo Państwa witam na konferencji poświęconej tej właśnie tematyce wojennej, wydarzeniom, które miały miejsce 100 lat temu na ziemi lwowskiej, ziemi przemyskiej, w okolicach Zamościa, tego wszystkiego, co działo się 100 lat temu. Historia niezwykle, wciąż odkrywana, wciąż pokazująca nowe elementy, mimo to, że upłynęło 100 lat, ale jak Państwo wiecie, przez co najmniej 50 lat z tych 100 o tej wojnie polsko-bolszewickiej nie można było mówić. Nie był to zbyt lubiany temat z wiadomych powodów. Mamy teraz możliwość i okazję, żeby tą historię odkrywać, o niej mówić, ją przedstawiać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Konferencja, jak i otwarcie wystawy odbywa się w warunkach trwającej wciąż epidemii, stąd też staraliśmy się o to przede wszystkim, żeby dla Państwa bezpieczeństwa, tutaj zabrzmi to dość dziwnie, jak najmniej osób przyszło, to znaczy zgodnie z limitem możemy tutaj przyjąć 50 osób, zgodnie z tym, co nas obowiązuje, ale mamy XXI wiek, stąd też niech Państwa nie zdziwi obecność nie tylko kamer telewizji polskiej, ale też i naszych kamer wewnętrznych, ponieważ całą konferencję chcemy utrwalić i później referaty osób, które będą tutaj występować, a tych referatów jest 11, z czego chyba pan pułkownik Marcin Dusza, który dostąpił zaszczytu prowadzenia uroczystości w Rzeszowie, niestety musiał poddać się, chociaż w przypadku pana pułkownika Marcina Duszy słowo poddanie nie istnieje, niemniej jednak musiał ulec rozkazom. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyjęli nasze zaproszenie i zechcieli przygotować te referaty i je wygłosić. Niezwykła historia. Mnie jedna rzecz taka bardzo mocno inspiruje i chciałbym, byście Państwo też na to zwrócili uwagę, a myślę, że będzie okazja dzisiaj podczas referatów o tym posłuchać. 2 lata temu, gdy mówiliśmy o zapomnianej wojnie, gdy mówiliśmy o wojnie polsko-ukraińskiej, gdy mówiliśmy o tych walkach, które trwały w Przemyślu i we Lwowie. I proszę zwrócić uwagę, mijają 2 lata i stają się jednostki ukraińskie naszym sojusznikiem w walce przeciwko bolszewikom. Jak to czasem historia potrafi być przewrotna, jak to w różny sposób się potrafi potoczyć. No niezwykła historia, ale tutaj, z tych ziem właśnie, tak to się toczyło. Takie zapadały decyzje, tak to wyglądało. I Zamość jest najlepszym przykładem tego, gdzie właśnie jednostki ukraińskiej armii stawiały najbardziej zacięty opór i sławiły się naprawdę dużym bohaterstwem i o tym wszystkim też będziemy mogli dzisiaj posłuchać. Ale tak to wyglądało. 2 lata wcześniej walki krwawe, bardzo poważna wojna, regularne walki, a mijają 2 lata i jednostki, które tyle co ze sobą walczyły, nagle stają z jednym froncie i walczą przeciwko bolszewikom. Niezwykła historia. Wiele pewnie usłyszymy przez najbliższe dni o tym, jakie znaczenie miała Bitwa Warszawska. Niemniej jednak myślę, że nigdy dość. Trzeba o tym mówić, tego słuchać, ponieważ to, co się stało w 1944 roku, a wcześniej w 1939, pokazywało, jakie były rzeczywiste intencje i do czego zmierzali ci agresorzy ze wschodu, a tyle co nie minie miesiąc, a będziemy obchodzić rocznicę agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, a też tutaj na tych ziemiach, czym zakończyła się ta agresja, szczególnie w Przemyślu, okupację dwóch agresorów miasta Przemyśla, to jest chyba najlepszy dowód na to, przed czym obroniliśmy się w 1920 roku.
Całość konferencji prowadzić będzie dr Lucjan Fac. Państwa zapraszam do wysłuchania referatów, a tak jak powiedziałem, z konferencji zostanie ślad już nie zatarty, bo jak słusznie ktoś zauważył, coś co trafi do internetu, to już nigdy nie ginie. A mam nadzieję, że i pamięć zarówno o referatach, jak i o tym, co poszczególne osoby wygłaszające swoje referaty będą przedstawiać, mam nadzieję, że nie zaginie i że trafi do następnych pokoleń. Pan doktor jest kolumną. Zapraszam. Dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo, program dzisiejszej konferencji to najpierw wystąpienie pana Andrzeja Chmielarza i jego tytuł kapitan Mieczysław Boruta-Spiechowicz, zapomniany architekt lwowskiego zwycięzca w 18 roku. To jest bezpośrednie nawiązanie do tego, o czym mówił pan dyrektor Jarosz, bo żeśmy zapomnianą prawdę chyba robili w ubiegłym roku, to było tak. To było jeszcze w 19, a potem żeśmy robili na jesieni garnizon idzie na wojnę. Natomiast faktycznie dwa lata spowodowały, że dużo wtedy, pomiędzy 18 a 20 roku, rokiem się zmieniło. Ale biorąc pod uwagę fakt, że postać Mieczysława Boruty-Spiechowicza, naszego miejscowego bohatera, jego podhalańczyków, których tradycje kultywujemy tutaj, po sobie pana pułkownika Marcina Zalewskiego, 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, jego dywizji górskiej w 23 międzywojennym, której nie przyszło mu dowodzić, no to jednak o czym się świadczy. Musimy wrócić wobec tego do 18 roku, do Lwowa. No może nam się zrobi troszkę chłodniej dzięki tej ilustracji Lwowa, którą mamy. No i oczywiście katedry lwowskiej, a z tyłu ratusz lwowski. No i przypomnę, że to Maznowski, prawda? 38 Pułk Strzelców Lwowskich, tam wieszali tą flagę polską, zrzucając flagę ukraińską w Lwowie. Pan Andrzej Chmielarz, później pan Zbigniew Moszumański, mówiłem wcześniej, artyleria, nasz rodak, ziomar, przyjaciel. O jego działalności, twórczości możemy więcej przeczytać. Dlaczego? Dlatego, że odpowiedź jest prosta. Tak się złożyło, że nie dane nam było zrobienie promocji dwóch książek. Czyli artylerii lwowskiej oraz drugiej, ziemia radymiańska, działania militarne na ziemi radymiańskiej, ponieważ Zbigniew pochodzi z Radymna, z Kołoszowa pod Radymem. Dlatego w ostatnim numerze sierpniowym naszego Przemyśla jest artykuł, w którym pokazujemy i osobę autora oraz twórczość. Jest autorem wielu publikacji, wielu książek, setek artykułów, publikacji, współautorem również wielu, którego Zbyszku troszkę bez twojej wiedzy okładki pozwoliliśmy sobie razem z Januszem Malikiem włożyć tutaj do tego takiego zestawienia. No stało się jak się stało, nie wyszły nam te imprezy, które planowaliśmy na wiosnę tego roku, więc w ten sposób przynajmniej, żeby został ślad, że takie zamierzenia były. Mariusz Niestrawski, którego wystąpienie związane z tym trzecim dywizjonem, to jest forma upamiętnienia przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej właśnie roku 1920, setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i książka następna z cyklu Biblioteczka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Autor jest tam obecny, za chwileczkę przybliży tą tematykę, również pomógł nam w sprawie przygotowania materiałów dotyczących tej planszy. Natomiast przy okazji okładki wszystkie do naszych książek tej serii przygotowuje Marek Mikrut, pan wicedyrektor. Marku, bardzo ci dziękujemy. Wczoraj autor po raz pierwszy zobaczył tę książkę, jak przyjechał do Przemyśla, no i był bardzo zadowolony. A zresztą sam może o tym powie. Jerzy Majka jest obecny tutaj. Trudno by było, gdyby go nie było tutaj wśród nas. Pochodzi z Rzeszowa, zdarza się. I jednak 10. Brygada, pancerniacy, Maczek, osoba, której nie trzeba specjalnie przedstawiać, ponieważ znamy już. Jurku, bardzo ci dziękujemy za wcześniejsze elementy współpracy, bo to są i konferencje, projekcje i tak dalej, ale to jest również właśnie kwestia wydawnicza i książka Jurka Majki poświęcona 10. Brygadzie w walkach
której promocja też miała się odbyć jako pierwsza w tym cyklu i to miało być 13 marca tego roku i już się nie odbyła. Mimo, że były afisze wydrukowane, mimo, że były zaproszenia, szereg niespodzianek i się nie odbyło. Jeżeli nie ma w podarkach tej książki, no po prostu, jeżeli prawie nie ma, no co ja zrobię? No, nie ma, no po prostu świetnie się rozchodzi. Marcina Duszy nie ma, bo jak wiemy, mówił pan dyrektor, przewodzi uroczystością w garnizonie Rzeszów. Pierwszy pułk czołów to ja, Karol Kicman, ma 38 tradycyjnie pułk strzelców lwowskich. Kiedyś na zapomnianej wojnie udziale właśnie jako pierwszy pułk strzelców lwowskich, a później przekształcenie w 38, a tym razem 38 w walce na froncie polsko-bolszewickim. Pani Maria Wołk, Matka Boska Jazowiecka, patronką 14 pułku Ułanów, Ania Burkacz-Foremska, Pani Aniu, narodziły się, w cudzysłowie, w przemyskich koszarach, żurawiki z tradycji kawaleryjskich 19-20 roku i IPN Rzeszów, Jacek Magdon. Jacku, dziękujemy Ci za ten prezent, który nam zrobiłeś, przywożąc tą książeczkę. I może powiesz, że jak z tą książeczką jest? Mają tą małą książeczkę, właściwie broszurkę na pamiątkę i ja też będę mógł szybciej streścić swoje wystąpienie, mając świadomość, że i tak wieczorem przeczytacie właśnie tą książeczkę i zapoznacie się z tematem. A oprócz tego pan Szoczyński dostaje jeszcze broszurkę? Tak, podręcznik. Faktycznie tak jest. I Staszku, na zakończenie niejako, Szymon Petlura, marzyciel i realista. Marzyciel i realista, współtwórca Sojuszu Polsko-Ukraińskiego 1920 roku. Dlatego ja bym zrobił pewien manewr, prawda? Po pierwsze, Andrzej i Boruta Spiewa, bo jesteśmy rok 18. Następnie Staszek, jeżeli chodzi o Sojusz Polsko-Ukraiński 20 roku. Dobrze, Staszku, tak bym cię przesunął. A potem już lecimy według kolejności. Pan Zbigniew Moszumański, Witka Rawskiego nie ma, pociągów pancernych, nie dojechały pociągi pancerne, trudno pociągi pancerne z Witkiem Rawskim pozostały w Warszawie, ponieważ musieli się podzielić, prawda, uroczystościami, no jednak jeden przynajmniej musiał zostać w Warszawie w dniu takim, jaki dzisiaj mamy. Dlatego zaczynamy od Mieczysława Boruty Spiechowicza. Na jego temat pan Andrzej Chmielarz. Prosimy bardzo. Bardzo dziękuję gospodarzom za możliwość wystąpienia na dzisiejszej konferencji. Zaczynamy od roku 18, od Lwowa, bo tak prawdę mówiąc to tam się wszystko rozpoczyna. Tam się rozpoczyna polska wojna o granice odradzającej się Rzeczypospolitej. Tam rodzi się, dochodzi do tragicznego konfliktu polsko-ukraińskiego, który, tak jak mój przedmówca wspomniał, w końcu przeradza się w sojusz wojskowy w obliczu zagrożenia bolszewickiego. Niestety ten sojusz przyszedł za późno. Ten początek, o którym chcę mówić, jest związany z osobą generała późniejszego, wówczas kapitana Mieczysława Boruty Spiechowicza. Zacznijmy od kilka słów wstępu. Jak wiemy, z 31 na 1 listopada we Lwowie dochodzi do przewrotu wojskowego, bo tak to ma należy określić, i Lwów wpada w ręce ukraińskie. Strona polska jest totalnie zaskoczona. Stąd zawsze protestuje przeciwko określeniu obrona Lwowa, walki o Lwów. No nie. Lwowiacy powstają z bronią w ręku przeciwko nowemu okupantowi. To powstanie lwowskie
zupełnie niesłusznie zapomina. A jednym z głównych bohaterów tego powstania jest nikt inny, tylko generał Boruta Spichowicz. Przyjrzyjmy się krótko sytuacji, w jakiej przyszło mu działać. To żółte to są wszystko kluczowe pozycje, które obejmują Ukraińcy. Punkt pierwszy to jest miejsce nieodgrywające żadnego znaczenia, miejsce kwatery naczelnego komendanta Wojsk Polskich w Lwowie. Szóstka, dom akademicki, gdzie w zasadzie coś się dzieje, ale przed 1 listopada. Dwa punkty kluczowe to jest szkoła Sienkiewicza i dom techników i dwa miejsca. Rogatka Grudecka, gdzie zostaje zdobyta pierwsza broń i Politechnika, gdzie zdobywają następne sztuki broni, które pozwalają się zorganizować polskim oddziałom. Dysproporcja jest niesamowita. Wieczorem 1 listopada mamy około 200 zbrojnych w tych dwóch punktach przeciwko 6 tysiącom zbrojnych żołnierzy ukraińskich zorganizowanych w jednostki wojskowe zajmujących kluczowe punkty w mieście. Zawsze mnie fascynowało, jak można było de facto osiągnąć tak wielki sukces przy niebywałej dysproporcji. Dopiero kwerenda źródłowa w wielu archiwach udzieliła mi tak poniekto odpowiedzi. W moim przekonaniu, zresztą potwierdza to wybitny historyk wojskowości polskiej, Witold Hubert, autorem jest nie kto inny, tylko Boruta Spichowicz. Bo w tak trudnej sytuacji, gdzie mamy w całej Galicji dwa polskie punkty oporu, z czego znaczący się jest tylko Lwowem, przy zmierzających posiłkach ukraińskich zewsząd, kiedy polska odsiecz może wyruszyć dopiero 9 listopada, opanowujemy 1/3 miasta z kluczowym, węzłowym punktem, jaki jest Dworzec Główny. To nie naczelna komenda Wojsk Polskich w Lwowie z kapitanem Mączyńskim na czele jest autorem tego sukcesu późniejszego. Ona nie przejawia do 6 listopada żadnej inicjatywy taktycznej. To wszystko jest dziełem młodego, 24-letniego oficera, kapitana Boruty. To on po przejęciu 2 listopada dowodzenia, jedyne zdjęcie z tego prawdopodobnie okresu lwowskiego, zresztą można się zastanowić, jak to jest, że ten wybitny oficer nie znajduje się na żadnych grupowych zdjęć znanych nam z okręgu, z okresu walk o Lwów. Ani na odcinkach, ani na komendzie głównej, które mamy. Nie istnieje. Nie istnieje również do 6 listopada w komunikatach Naczelnej Komendy Wojsk Polskich we Lwowie, wydawanych przez Mączyńskiego. Dlaczego? Na to pytanie ciągle jeszcze nie umiem odpowiedzieć. Boruta 2 listopada rano przejmuje dowodzenie komendą Szkoły Sienkiewicza. Tata Prześniowski został bardzo szybko wysłany do Rzęsny Polskiej, skąd przez najbliższe kilka dni nie wraca. I to Boruta z tego gmachu zaczyna organizować polski opór, zdając sobie sprawę, że przy tej ogromnej dysproporcji nie stać go na frontalny atak, działa niesłychanie sprawnie niewielkimi oddziałami, które nie pozwalają zorganizować się ciągle gubiącym się w wielkim mieście oddziałom ukraińskim. Operując z czymś wielkości drużyny, plutonu, które są zawsze pod komendą oficerską, później to się nazywa patrolami oficerskimi, krótkimi, niespodziewanymi wypadami
zdobywa ku zaskoczeniu wszystkich. To jest punkt wyjściowy. Tutaj proszę zerknąć. To jest 2 listopada. A tutaj mamy wieczór 4 listopada. To jest stan frontu, który de facto zostaje utrzymany aż do przybycia odsieczy lwowskiej. Bo późniejsze działania doprowadzają do zdobycia jedynie niewielkich obiektów. Poczta Główna, budynek dyrekcji kolei, parę innych, a wszystkie zaproponowane operacje przez Naczelną Komendę, zaczynając od Cytadeli, koszar Ferdynanda, kończąc na uderzeniu na Sejm Galicyjski, kończą się wielką katastrofą. Dowództwo taktyczne, jak to się określa, oddziałami polskimi Boruta, zdobywając ten teren, traci w dniu 5 listopada. Wtedy wchodzi nowa organizacja bojowa, która powoduje, że pełni on funkcję dowódcy tak zwanej drugiej grupy wojsk polskich, taktyczne dowództwo, i jednocześnie komendanta odcinka 5. I stąd, można powiedzieć, szaleje na obrzeżach Lwowa. Zdobyta broń na dworcu Czerniowieckim pozwala mu wykształcić oddziały. Krótkimi uderzeniami wypiera Ukraińców poza linię Kulparków i Sygniówka. Stamtąd działając na tyły ukraińskie powoduje, że de facto po bitwie pod Kulparkowem, która jest znakomitym manewrem, likwiduje całkowicie zewnętrzne zagrożenie ukraińskie z zewnątrz. A przecież nadciąga cały pierwszy pułk ukraińskich strzelców siczowych. 2 minuty tylko, bo jest to znakomita ilustracja, w jaki sposób Boruta działa. W tym dniu Ukraińcy nacierają z 3 stron. Od wewnątrz, ze strony Podzamcza, na północ, skąd wychodzą 2 ataki. Działa to? Góry. Od góry tutaj na rzeźnię i tutaj na obóz Janowski. Tutaj jest atak zewnętrzny spod Zamcza oraz z linii Kulparków-Sygniówka na zachodnią część miasta. Boruta, mając znakomite rozpoznanie, wyprowadza znaczące siły z Lwowa, placuje je na wysokości Skniłowa i przy powtórnym drugim uderzeniu frontalnym strony ukraińskiej, kiedy ta jest zaangażowana całkowicie w walkę, wyprowadza uderzenie flankowe na północno, dobrze mnie pomylił stron, wschodnie skrzydło nieprzyjaciela. Ukraińcy są tak zaaferowani uderzeniem na miasto, że dopiero orientują się w sytuacji, kiedy doszło do przepołowienia, rozbicia. Zdobycz jest ogromna. To widoczne na zdjęciach, te 205-milimetrowe pojścierze, do których zresztą nie było amunicji, to efekt tego wszystkiego. Boruta wypiera Ukraińców. Zagrożenie, które było najpotężniejszym zagrożeniem dla Lwowa, czyli zawładnięcie miastem przez wszystkie siły ściągnięte z zewnątrz, a było ich niemało, zostało zażegnane. Od tego momentu 4. i 5. odcinek, na którym dowództwo taktyczne sprawuje Boruta, jest rezerwuarem i zapleczem dla wszystkich pozostałych odcinków. To stąd idzie pomoc w momentach krytycznych, w momentach, kiedy trzeba inne oddziały wesprzeć. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, dlaczego to wystąpienie jako pierwsze? Andrzej przygotowuje dla nas niespodziankę na jesień tego roku. Kapitan Petry
Ciekawe, czy komuś znana jest ta postać. Mnie była nieznana zupełnie, mimo że teoretycznie powinna. Okazuje się, że źródła, które pozostawił po sobie, przygotowywał to opracowanie, nie zostało wydane przed II wojną światową, jest po prostu genialne. Nie mówię, że wywraca nam cały obraz walk polsko-ukraińskich o Lwów w listopadzie 18 roku, ale to będzie, mam nadzieję, kicior. Dlatego wrócimy, Andrzeju, również do Spiewowicza, ale jesienią tego roku przy okazji promocji tej nowej książki, którą, panie doktorze, mam nadzieję, że wydamy w takiej formie, jak właśnie trzeci dywizjon Mariusza. Teraz prosimy Staszka. Staszku, skoro już biliśmy się przed chwileczką we Lwowie w 18 roku, to jak to się stało, że przestaliśmy się bić, a stanęliśmy razem przeciwko komuś? Ten ktoś to bolszewicka, sowiecka Rosja i temu jest poświęcony referat krótki, 10-minutowy pana doktora Stanisława Stępnia, a za naszymi, to znaczy przed państwem, prezentacja wystawy poświęcona Sojuszowi Polsko-Ukraińskiemu w 20 roku, która w dniu dzisiejszym jest otwierana gdzie? W Łazienku, w Muzeum Łazienka w Warszawie. Podaję głos, powiedz od razu dwa słowa o tej wystawie. Proszę państwa, no wystawę państwo będziecie mogli zobaczyć, bo myślę, że będzie później w internecie. W tej chwili ona jest otwierana w Muzeum Łazienka w Warszawie, ale jest też dostępna w Muzeum w Zamościu. Ale tu chcę powiedzieć, że niedługo będzie wystawa, którą robimy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Rzeszowie, z panem Jackiem Magdoniem, która będzie nosiła tytuł taki: Józef Piłsudski, Szymon Petlura, twórcy Sojuszu Polsko-Ukraińskiego 1920 roku. Proszę państwa, mając 10 minut, trudno coś więcej powiedzieć. Dlatego też proszę mi wybaczyć, że będę mówił o sprawach bardzo ogólnych. Pierwsza kwestia to jest taka, że Włodzimierz Majakowski kiedyś napisał taki wiersz, że jednostka niczym, jednostka zerem, że liczą się tylko masy. My dziś wiemy, nie tylko dziś, wiemy o tym, że owszem, masy odgrywają istotną rolę w rozwoju dziejów, ale bez jednostek, bez wybitnych jednostek, te masy nie byłyby właściwie ukierunkowane. Takimi postaciami, o których warto mówić, mówiąc o wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku, to oczywiście postaci było bardzo wiele, ale niewątpliwie największą rolę odegrał Józef Piłsudski i Szymon Petlura. Jak do tego doszło, to owo pierwsze pytanie, które prowadzący zadał. Proszę państwa, w 1918 rok rodzą się nowe państwa, państwa etniczne w Europie. Rodzi się, odradza się państwo polskie. Każdy mąż stanu, który jest kimś więcej niż politykiem, widzi nie tylko to, co jest dzisiaj, ale widzi też na dziesiątki lat, a może i na setki naprzód. Józef Piłsudski był autorem nowego ładu w Europie. Na czym ten nowy ład miał polegać? Oczywiście był to ład, który miał zapewnić bezpieczeństwo Polski, ale bezpieczeństwo też Europy Środkowo-Wschodniej, ale też bezpieczeństwo Europy Zachodniej. Miał on polegać na tym, że między Niemcami a Rosją, obojętnie czy będzie to Rosja, bo nie do końca było wiadomo, biała, czy będzie to Rosja czerwona, między tymi dwoma państwami musi istnieć szereg powiązanych z sojuszami państw etnicznych. I często czytamy nawet tony artykułów o tym, jaki był stosunek Józefa Piłsudskiego do Ukrainy. Oczywiście te różne analizy opierają się na różnych wywiadach, na różnych niedopowiedzeniach, które wiemy, że wywiad udziela się w zależności od okoliczności. Józef Piłsudski zdawał sobie doskonale sprawę, że ten nowy ład w Europie nie może istnieć bez dwóch silnych państw, bez Polski i Ukrainy. Józef Piłsudski nie ma sensu dyskutować, czy był zwolennikiem niepodległości Ukrainy, bo trzeba powiedzieć, że zdecydowanie tak i to silnej Ukrainy. Wyraził to wielokrotnie w swoich wypowiedziach, ale nie tylko.
To jest owy nowy ład w Europie. Nie może nowy ład w Europie istnieć, nie może istnieć niepodległa Polska między Niemcami a Rosją bez silnego sojusznika. I tym sojusznikiem mogła być tylko Ukraina. Nie może istnieć nowy ład w Europie bez państwa ukraińskiego. Bo jeżeli nie ma owego państwa ukraińskiego, to znaczy za zbroczem istnieje już Rosja. Nie może istnieć niepodległe państwo, jakim była odrodzona Polska, nie może istnieć nowy ład w Europie bez niepodległej Ukrainy. I resztę owych dywagacji nie ma najmniejszego sensu. Dlatego też Józef Piłsudski szukał sojusznika. No to musimy powiedzieć jeszcze jedną rzecz niezwykle istotną odnośnie tego pierwszego wystąpienia. Proszę Państwa, rodzi się dwa państwa ukraińskie, nie jedno państwo ukraińskie. Te dwa państwa ukraińskie do końca one nie są, jakbym powiedział, zdecydowane na połączenie. Oczywiście następuje złuka, następuje, bo trudno, żeby nie było, dotyczy to jednego narodu, ale nieufność między Ukraińcami na zachodzie, a Ukraińcami na wschodzie po prostu istniała przez jeszcze dziesiątki lat. Kim był Szymon Bendura? Był 8 lat młodszy od Józefa Piłsudskiego, ale jego los bardzo Piłsudskiego przypomina. Został usunięty z... A, jeszcze jedną rzecz, proszę Państwa, muszę powiedzieć, bo to też pewne nieporozumienie jest. Ukraina nie miała być w żadnym wypadku częścią Federacji Polsko-Ukraińskiej. Ukraina miała być państwem sojuszniczym, a nie tworzącym wspólne państwo z Polakami. Państwo oglądaliście na wystawie czapkę legionisty. Na czapce legionisty orzeł jest bez korony. Dlatego, że wówczas dyskusja, jaka Polska, czy jakie państwo, była taka, monarchia czy republika. Monarchiści na orłu nasadzali koronę, republikanie nie. To ma być państwo obywatelskie. Dlatego też legioniści Piłsudskiego na orzełkach nie mają korony, bo to ma być republika. I skoro w 1920 roku było wiadomo, że Polska ma być republiką, że Polska ma być państwem republiką, czyli republiką demokratyczną, nie mogła tworzyć wspólnego państwa z Ukraińcami. Z prostej przyczyny. Republika to są demokratyczne wybory. Gdyby Ukraina stała się częścią federacji z Polską, to mielibyśmy Ukraińca prezydenta, większość posłów Ukraińców w parlamencie itd. Ukraina miała być państwem sojuszniczym, związanym ścisłym sojuszem gospodarczym, politycznym i militarnym z Polską, ale państwem niezależnym, niepodległym i odrębnym. Szymon Bendura, którego, jak wspomniałem, losy były bardzo podobne do Józefa Piłsudskiego, zaangażowany w młodości w działalność konspiracyjną, został usunięty z seminarium duchownego. Oczywiście, proszę Państwa, to już kolejne takie nieporozumienie w historiografii. Seminarium duchowne nie kształciło w Rosji duchownych. Seminarium duchowne jest szkołą średnią, taką jak gimnazjum, tylko prowadzoną przez Kościół, czyli przez cerkiew prawosławną. Jest tylko zasada finansowania i pewnego nadzoru. Natomiast mamy to bardzo często dyskusję na temat, czy Stalin się kształcił na duchownego. Nie. Bo rodziny ubogie, rodziny biedniejsze wysyłały dzieci do seminarium duchownego, jako że tam nie płaciło się czesnego. Rodziny bogatsze wysyłały dzieci do gimnazjum, gdzie należało nawet w gimnazjum państwowym czesne płacić. Bendura zostaje usunięty, czyli nie kończy szkoły średniej, jakkolwiek bardzo chce studiować. Ma niezwykły talent zarówno oratorski, jak i talent muzyczny, jak i talent pisarski. Rozumiem. Więc, proszę Państwa, angażuje się w działalność konspiracyjną, jest prześladowany, jest więziony, jest poszukiwany listem gończym. Angażuje się później, zostaje głównym atamanem, tak jak Józef Piłsudski, nie mając wykształcenia wojskowego. Wiedzę nabywa studiując, podobnie jak Piłsudski, dzieła Napoleona.
ale ponieważ czas nas bardzo goni, chcę przejść do owego sojuszu. Mianowicie po tym, jak już nie istniała Zachodnioukraińska Republika Ludowa, jak już doszło do styczności bojowej między wojskami polskimi a wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ukraińcy są atakowani, są w stanie wojny z trzema przeciwnikami. Mówi się o trójkącie śmierci. Z jednej strony na zachodzie to jest styczność z wojskiem polskim, jakkolwiek walki większe się nie toczą, ale żołnierze strzelają i ofiary są, jak pan Jacek Magdalini może powiedzieć, jest przykładem Lis Kula. Następnie są spychani i wypchnięci ze stolicy przez najpierw przez białych Denikina, później przez bolszewików. I Petlura dochodzi do wniosku, z kim można zawrzeć sojusz, podobnie jak Piłsudski. Z kim można ten sojusz zawrzeć? Ma do wyboru z bolszewikami, czego żąda stojący na czele takiej kolegialnej głowy państwa Władimir Winniczenko chce porozumienie z bolszewikami. Następnie może być porozumienie z Rumunami, nie może być porozumienie z Denikinem, bo o ile bolszewicy nie uznają i na pewno by państwa ukraińskiego nie stworzyli, to jednak kokietują. Denikin nie kokietuje. Denikin mówi, nie ma Ukrainy. Jest tylko jedna wielka Rosja, od Przemyśla, dokładnie od Przemyśla, bo Przemyśl to też jest Rosja. Według to, proszę Państwa, ci, co studiowali I wojnę światową, wiedzą, jak wojska rosyjskie zajęły, jak utworzono gubernię przemyską z siedzibą w Jarosławiu. A więc istnieje jedna wielka Rosja i zbieranie ziem rosyjskich, to jest dla Denikina. Niemożliwe jest zawarcie żadnego sojuszu z Denikinem. Więc pozostaje jedynie Polska. Rozmowy, proszę Państwa, toczą się długo, one się toczą w Belwederze. Petlura przybywa już 5 grudnia 1919 roku do Belwederu. Tu zamieszkał w Warszawie i toczą się rozmowy, są misje wojskowe. Ostatecznie w nocy z 21 na 22 kwietnia zostaje podpisana umowa polityczna polsko-ukraińska, w której to rząd polski po raz pierwszy uznaje niepodległe państwo ukraińskie. To stało się, proszę Państwa, w 1920 roku, bo my pamiętamy tą datę późniejszą trochę. Po raz pierwszy Polska uznaje niepodległość Ukrainy. Dalej Polska doprowadza, żeby niepodległość Ukrainy uznała Finlandia i Watykan. Umowa ta mówi o tym, że podjęta zostanie wspólna walka z bolszewikami. 3 dni później zostaje podpisana konkretnie 25 kwietnia konwencja polityczna, konwencja wojskowa, polsko-ukraińska konwencja wojskowa. I rozpoczyna się tak zwana kampania kijowska, o której Państwo pewnie wiedzą, 8 Maja Kijów zostaje zajęty. Niestety wojska ukraińskie są w Kijowie tylko przez trochę więcej niż miesiąc. Dlatego, że ofensywa bolszewików doprowadza do sytuacji, że wojska polskie i wojska ukraińskie muszą się wycofać z Ukrainy. Proszę Państwa, mogę tylko pewne rzeczy powiedzieć hasłowo, żeby przybliżyć chociażby postać Szymona Petlury. Jeden taki cytat chciałbym Państwu przytoczyć. A pewnie nim go znajdę, to powiem go z pamięci. Szymon Petlura pisze do swojego ministra spraw zagranicznych Andrzeja Lewickiego. Ja nie jestem w sprawach terytorialnych nie jestem maksymalistą. Dla mnie najważniejsze, żeby powstało państwo ukraińskie. Dlatego, proszę Państwa, to zdanie świadczy, że sojusz był możliwy. Dlatego, że wiadomo, że istniał duży teren sporny między Polską a Ukrainą.
Tym terenem spornym była niewątpliwie Galicja Wschodnia ze Lwowem. Tym terenem spornym była niewątpliwie wschodnia część Wołynia. A więc Petlura nie był maksymalistą w sprawach terytorialnych. Dla niego najważniejsze było, żeby istniało państwo ukraińskie. Proszę Państwa, tu moi koledzy już wspominali o obronie Zamościa, o generale Bezruczce. Jutro będą uroczystości, prezydent Duda będzie składał wieniec na grobach żołnierzy ukraińskich. Ale chcę tym razem przeczytać jeden tylko cytat. Mianowicie przed Bitwą Warszawską, przed tym, kiedy nie było wiadomo jeszcze, czy Polska będzie jedną z republik radzieckich, czy nie będzie. Wojska ukraińskie, Petlura już przegrał. Wojska ukraińskie są już na terytorium Polski, musiałyby z terytorium ukraińskiego się wycofać. Petlura pisze w liście do... I mogły nie wziąć udziału w wojnie polsko-bolszewickiej. Nie musiały. Takie były, taka sytuacja była, że władze Rzeczypospolitej dały im dowolność. Albo chcecie, to ochotniczo walczycie w szereg razem z żołnierzem polskim, a jak nie, to nie. To jesteście internowani jako wojska neutralne, nie musicie brać udziału. Wojska ukraińskie jako jedyna armia, bo my mówimy o pomocy Węgrów, pomocy Francuzów, tak, ale jedyną armią, która stanęła przy boku Wojska Polskiego, była armia Szymona Petlury. Przed bitwą, kiedy sytuacja jest dość dramatyczna, Petlura pisze tak. Pragnę uczciwie wykonać swoje zobowiązania wobec Piłsudskiego i Polski. Używam wraz z rządem wszelkich środków, by nie została wykorzystana ciężka sytuacja Polski. Lecz przeciwnie, aby znaleźć wspólny język i możliwość wspólnego działania przeciwko Moskwie. Proszę Państwa, tym chciałbym zakończyć, ponieważ no, nie jest możliwe, aby w tak krótkim czasie powiedzieć, także proszę o wybaczenie, że niektóre sprawy były tylko hasłowo. Ale myślę, że jeżeli kogoś interesuje, to jeszcze można by porozmawiać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziwne by było, mieszkając w Przemyślu, gdybyśmy nie usłyszeli czegoś o udziale wojsk ukraińskich w 1920 roku. Bo jest to temat trudny, również ze względu na pochówki tych żołnierzy, o których myślę, że kiedyś jeszcze wrócimy, bo tematykę cmentarzy tych będziemy musieli jeszcze z tą tematyką się uporać. Jest trudna, ale tak trudnych tematów nie możemy zostawiać my również jako instytucja. Teraz poprosimy Mariusza Niestrawskiego. Mariusz, wspominałem o tym, że w ubiegłym roku mieliśmy możliwość zaprezentowania jego książki Lotnictwo w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919. Dlatego czasami, jeżeli ktoś na forach internetowych pisze, co robimy w tym zakresie, no nic nie robimy w tym zakresie. Oprócz tego, że to jest książka za ubiegły rok, natomiast trzeci dywizjon lotniczy, prawda, Państwo możecie nabyć już dzisiaj. Mariusz, proszę bardzo, zapraszam Cię. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że mogę kolejny raz zabrać głos na takiej konferencji w takim szacownym gronie. Spróbuję sobie to jakoś przedstawić, zobaczymy, czy się uda. Nie, już jest w miarę okej. Nie, myślę, że tak będzie w porządku. Za radą organizatorów mam wygłosić tylko krótki komunikat, w jakikolwiek sposób Państwa zainteresować do tej tematyki na tyle, żebyście Państwo... Ja to robię, nie. Żebyście Państwo zdecydowali się sięgnąć do książki, która z tego, co się orientuję, została wydana jakiś miesiąc temu. Temat w zasadzie na tyle interesujący, że on sam się broni. Ja tutaj mój udział, moja skromna osoba tutaj niewiele zmieni, ponieważ jest to na tyle interesujące, że warto do tego tematu sięgnąć. Pierwsza sprawa to nie uciekniemy od tego, mimo że czasu mam mało, ogólna sytuacja militarna Wojska Polskiego w latem 2020 roku. Powiedzieć, że była niewesoła, to nic nie powiedzieć.
od początku lipca na północy front zachodni Michaiła Tuchaczewskiego w błyskawicznym tempie zbliżał się do Warszawy. Jeszcze wcześniej, bo już w czerwcu doszło do przełamania frontu na południowym odcinku frontu, tam frontu polskiego, tam front południowo-zachodni Aleksandra Jegorowa posuwał się także naprzód. Oczywiście z jego armii najsłynniejsza była pierwsza armia konna Semiona Budionnego, to ona budziła największy strach. Tak się trochę czyta o tym, jak polskie dowództwa reagowały na postępy Budionnego. Wynika z tego, widać w tym ciągłą pogardę dla kawalerii. Kawaleria nie sprawdziła się na I wojnie światowej, także to nie jest przeciwnik, ciągłe nagabywanie dowódców na południu. No kiedy wreszcie poradzicie sobie z tym Budionnym? A Budionny maszerował cały czas na Lwów. Jaka była koncepcja rozegrania kampanii po obu stronach? Armia Czerwona planowała, że pierwotnie planowała, że główne uderzenie przeciwko Polsce zostanie zadane przez front zachodu. Tak naprawdę siły frontu południowo-zachodniego miały być mu podporządkowane. Ale wówczas zaczęła wychodzić megalomania Jegorowa, a zwłaszcza Stalina, który pełnił ważne stanowisko jako polityczny pomocnik Jegorowa. Oni także chcieli odegrać jakąś ważną rolę i coraz bardziej sprzeciwiali się podporządkowaniu Tuchaczewskiemu, pragnęli też osiągnąć wielki sukces, zdobyć Lwów. Budionny nie opracował jakiegoś szczególnego planu zajęcia Lwowa. Miało to być zajęcie z marszu, po tym jak po bitwie pod Brodami jego siły były dosyć mocno poturbowane, ale nie zniszczone. Miał wizję zajęcia Lwowa, tym samym świadomie sprzeciwiał się koncepcji Tuchaczewskiego, który chciał mieć nie tylko 12 armię, ale także 1 armię konną z frontu południowo-zachodniego jako asekurację lewej flanki i to wykorzystało Wojsko Polskie, które gromadziło jak największe siły na północnym odcinku frontu. Z nad Wieprza wyszło poważne uderzenie i doszło do zniszczenia frontu zachodniego, a Jegorow i Stalin swojego celu i tak nie osiągnęli. Dlaczego tego celu nie osiągnęli? Między innymi, proszę cofnąć jeden slajd w górę, między innymi nie osiągnęli go przez trzeci dywizjon lotniczy, przez lotnictwo, które w zasadzie dzisiaj nie odbieramy lotnictwa w 1920 roku jako broni, która mogłaby zadecydować o wyniku bitwy. To jest jeden z tych epizodów wojny polsko-bolszewickiej, kiedy faktycznie lotnictwo stanowiło języczek uwagi. Oczywiście nie doprowadziło samodzielnie do zniszczenia pierwszej armii konnej, ale miało swoją rolę. Dwa słowa o samym trzecim dywizjonie lotniczym. Nazwa może być myląca, to jest tak naprawdę najstarsze polskie zgrupowanie lotnicze. Nawiązujemy tutaj do poprzedniej konferencji, do tego co było mówione o lotnictwie w wojnie polsko-ukraińskiej. To są w dalszym ciągu ci sami ludzie, to jest to samo lotnictwo, które tak odznaczyło się w wojnie polsko-ukraińskiej. Najpierw grupa lwowska, później dowództwo eskadr polowych na Galicję Wschodnią, trzecia grupa lotnicza, wreszcie trzeci dywizjon lotniczy. O kwestii prestiżu, numerów nie chcę tutaj za dużo mówić. Odznaczyła się najpierw trzecia grupa lotnicza, potem trzeci dywizjon lotniczy, odznaczyły się przede wszystkim w czasie już wspomnianej wojny z Ukraińcami, później w czasie wyprawy kijowskiej, walk na Podolu z bolszewickimi pociągami pancernymi i wreszcie w czasie zmagań z Budionnym. Ogromna rola legendarnym dowódcą trzeciego dywizjonu lotniczego był kapitan pilot Stefan Bastyr, lotnik lwowski, który 6 sierpnia 20 roku zginął w wypadku lotniczym. Był to potężny cios dla polskiego lotnictwa, to była żywa legenda, która w głupi sposób straciła życie. Pojawiają się głosy, że starsza historiografia mówiła o tym, że zasłabł w czasie lotu, ponieważ był przemęczony tą ilością lotu w czasie bitwy pod Brodami. Nowsza koncepcja mówi o tym, że wypróbowywał niepewny samolot, niepewnego Fokera D7 z nie do końca sprawnym silnikiem. Silnik zawiódł. Akurat Bastyr, który starał się latać bardzo spokojnie, bez spektakularnych figur akrobacyjnych, no wtedy coś mu do głowy strzeliło i w trakcie figury akrobacyjnej silnik odmówił posłuszeństwa. Samolot został zdruzgotany, pilot zginął na miejscu. Zastąpił go też nie byle kto. Najstarszy stopień dla amerykańskich ochotników w Wojsku Polskim, major pilot Cedric Fauleroy, do tej pory dowódca 7 eskadry imienia Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki, czyli tej słynnej eskadry.
ale trzeci dywizjon lotniczy to nie tylko siódma eskadra, to nie tylko amerykańsko-polska jednostka myśliwska. Tutaj uważam, że Amerykanie to jest świetna historia na rozpropagowaniu tego problemu, ale gdzieś osiągamy ten poziom, kiedy przestajemy już korzystać z popularności Amerykanów i stwierdzamy, że trzeci dywizjon lotniczy to nie tylko ta siódma eskadra, ale to także piąta eskadra, jedyna, która otrzymała ciągłość walk przeciwko Budionnemu od chwili pojawienia się pierwszej armii konnej na froncie, aż do bitwy pod Lwowem. Dopiero po bitwie pod Lwowem totalnie wyczerpana została wycofana do rezerwy. To jest także szósta eskadra wywiadowcza, piąta eskadra wywiadowcza, czyli lotnicza. To jest także szósta eskadra wywiadowcza, ta lwowska. To są ci sami ludzie, którzy walczyli o Lwów, oznaczyli się w wojnie polsko-ukraińskiej. Oni także z oddaniem walczyli w czasie ofensywy kijowskiej, walczyli później w czasie odwrotu. Eskadra poniosła wielkie straty, zwłaszcza w sprzęcie. No i wreszcie, proszę cofnąć jeden, no i wreszcie mamy trochę regionalnego szowinizmu. 13 sierpnia ta trzyeskadrowa grupa została wzmocniona. Wtedy to Budionny ruszył na Lwów i tego dnia w walkach przeciwko Budionnemu wzięło udział czterech pilotów 15 eskadry myśliwskiej, tej wielkopolskiej, ostatniej utworzonej w Wielkopolsce, jedynej myśliwskiej, która została jako myśliwska utworzona w Wielkopolsce. I Fokkery D7 tej eskadry znakomicie sprawdziły się w zwalczaniu kawalerii. W myśl pierwotnych postanowień 15 eskadra miała trafić na północny odcinek frontu, miała zasilić grupę uderzeniową marszałka Józefa Piłsudskiego, ale raportowano, że sytuacja się zmieniła, Budionny ruszył na Lwów. Do zwalczania kawalerii najlepiej nadają się samoloty myśliwskie z karabinami maszynowymi ustawionymi, strzelającymi przez śmigło. Natomiast 7 eskadra miała wtedy spore problemy sprzętowe, nie mogła tego zadania realizować. W związku z tym, że w grupie uderzeniowej Piłsudskiego te samoloty zostałyby użyte przeciwko piechocie i efekty jej działania byłyby raczej trochę mniejsze. W związku z tym zasugerowano, żeby jednak eskadrę zostawić. Ona została i odegrała fantastyczną rolę. Można śmiało bez tutaj tego sarkastycznie wspomnianego regionalnego szowinizmu stwierdzić, że to ta eskadra odegrała decydującą rolę w sukcesie polskiego lotnictwa pod Lwowem. Dowodził ją porucznik pilot Jerzy Dziębowski. Poproszę kolejny slajd. 16 sierpnia sytuacja Polaków w Galicji Wschodniej stała się katastrofalna. Poranne loty rozpoznawcze wykryły dosyć silne zgrupowania bolszewickiej kawalerii na lewym brzegu Bugu. Było jasne, że Budionny rozpoczął ofensywę mającą zająć miasto. Poruszał się dwiema kolumnami, początkowo wykryto tylko jedną kolumnę. Dopiero z czasem okazało się, że idą dwie kolumny kawalerii na Lwów. Z czego brało się to zagrożenie, którego do tej pory nie dostrzegano? Z fatalnego planu strony polskiej. Strona polska zakładała, że Galicji Wschodniej będzie bronić obroną linearną od Zagłębia Naftowego do linii Bugu. No, była to koncepcja straszna wobec przeciwnika, z którym się tutaj mierzono, czyli wobec kawalerii bardzo ruchliwej, silnej, ale przede wszystkim bardzo ruchliwej. Nie było żadnym problemem wymanewrować polską piechotę. Okazało się, że po przekroczeniu Bugu na drodze Budionnego mogły stanąć tylko 6. Dywizja Piechoty w rzeczywistej sile brygady oraz formacje sojusznicze. Pozostałe jednostki, Grupa Szymańskiego, późniejsza 5. Dywizja Piechoty, a także 13. i 12. Dywizje Piechoty były po prostu za daleko, żeby odpowiednio szybko zagrodzić drogę Budionnemu. Podobnie 1. Dywizja Jazdy, 1. Brygada Jazdy także znajdowały się zbyt daleko na północy, miały otrzymywać styczność z 3. Armią. Poproszę kolejny slajd. W tej sytuacji jedyną realną koncepcją było spowolnić Budionnego. Jak spowolnić lotnictwem? Polskie kilkanaście samolotów, bo to, że mówimy tutaj o dywizjonie, no to trzeba brać pod uwagę realia. Ten dywizjon wówczas to było od 10 do kilkunastu sprawnych samolotów. Można zakładać, że było tam około 20 pilotów, trochę mniej obserwatorów, no ale tylko dwie eskadry miały charakter wywiadowczy. Fadleroy uznał, że zadanie, które otrzymał, może wykonać tylko i wyłącznie za pomocą nalotów nękających, od rana do nocy. W zasadzie
niby było to zaprzeczenie działań zasad sztuki wojennej, czyli nie atakujemy w jednym miejscu, tylko atakujemy w ciągu całego dnia pojedynczymi samolotami wokół całego tego obszaru, który ogranicza trójkąt. Zwrócono mi uwagę, że to nie jest trójkąt. No nie, no to jest trójkąt. Od Lwowa do Kamionki Strumiłowej, do Buzka, do Lwowa. To jest trójkąt. No może tam trochę wygięte jest to jedno ramię. Przez szczególnie dwa dni, 16 i 17 sierpnia, to były dni największego wysiłku polskiego lotnictwa, kiedy to wykonywano 50-60 lotów bojowych, zrzucano po kilkadziesiąt ton bomb, wystrzeliwano po kilka tysięcy pocisków. Oczywiście straty musiały się pojawiać przy tego rodzaju taktyce, ale o dziwo nie były one zatrważające. Najtrudniejszy był 15 sierpnia, kiedy stracono śmiertelnie rannego rozmiarka z 15 eskadry myśliwskiej i jeszcze jednego Fokkera D7 z tej eskadry. Poza tym o dziwo udawało się uniknąć strat personalnych dopiero 17 sierpnia, kiedy tak naprawdę polscy lotnicy poczuli się zbyt pewnie po 16 sierpnia, kiedy wrócili bez strat, wydawało im się, że są nieśmiertelni, że są pancerni, no straty były poważne, ale to też brało się z tego, że akurat tego dnia doszło do poważnych walk pod Zadłużem, gdzie widać było, że polska strona ustępuje. Po wystrzeleniu ostatnich pocisków, zrzuceniu ostatnich bomb, szumem skrzydeł starano się rozpraszać oddziały nieprzyjacielskie, no to prowadziło to do tego, że kilka samolotów ledwie wróciło na lotnisko i to dosyć poważnie postrzelano. No proszę dalej. No i mamy, zanim zwycięstwo, no to mamy jeszcze tego 18 sierpnia nieszczęsnego, który w historiografii jest pokazywany także jako dzień wielkiego wysiłku polskiego lotnictwa. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wyczerpane polskie lotnictwo, złe warunki atmosferyczne, a także stopniowe poprawianie się sytuacji na ziemi, bo to powoli zaczęły nadchodzić brygady z 13 Dywizji Piechoty, które zmiażdżyły tę najbardziej niebezpieczną, najbardziej brutalną 6. Dywizję Kawalerii, ze względu na to, że na północy pierwsza Dywizja Jazdy też radziła sobie coraz lepiej i sytuacja poprawiała się. Po prostu sytuacja poprawiała się i tego dnia raczej nie dochodziło do tak poważnych akcji lotniczych, a mimo to mamy w historiografii sporo informacji o tym, jak dużo latali, jak bohaterskie akcje były dokonywane. Wydaje mi się, że dlatego, iż wreszcie tego 18 sierpnia dowódcy eskadry dywizjonu mogli trochę odetchnąć, mieli czas na papierologię i stąd zachowało się sporo dokumentów. To jest tylko i wyłącznie moja interpretacja tej sytuacji. Zwycięstwo. Na czym polegało? Polegało nie na zniszczeniu pierwszej Armii Konnej, tylko na spowolnieniu jej na tyle, że Budiony zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie przebić się w sytuacji, kiedy Polacy zgrupowali trzy dywizje piechoty, dywizję kawalerii wzmocnioną jeszcze przez brygadę kawalerii, w zasadzie jazdy w tym czasie. Było jasne, że nie jest w stanie zająć Lwowa, zresztą późniejszy przykład Zamościa wskazuje, że zajęcie przez kawalerię dużego miasta to nie jest prosta sprawa. 19 sierpnia odpuścił, odmaszerował na północ, rzekomo na pomoc frontowi zachodniemu, było to już i tak zdecydowanie za późno, chodziło o to, żeby odejść z twarzą spod Lwowa. Za akcję pod Lwowem polskie lotnictwo było wychwalane w wielu depeszach, w wielu komunikatach z frontu, wielu lotników zostało odznaczonych wielmilitari. To była no, jedna z najbardziej spektakularnych akcji polskiego lotnictwa. Poproszę kolejny slajd. I nie chcę tego zanadto przedłużać. Życzę Państwu tak radosnego podejścia do życia, jak ten oto żołnierz trzymający chyba 250-kilogramową bombę na zasadzie, a co się może stać. Dziękuję bardzo za uwagę i w razie jakichkolwiek pytań jestem dostępny w kuluarach. Co prawda mieliśmy być najpierw na ziemi, tylko mi się wszystko pomieszało i tak miała być artyleria, co było taką logicznym przejściem, no ale Zbyszku, wybacz. Przechodzimy do artylerii w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku i Zbigniew Moszumański, który tą tematyką zajmuje się, najpierw była artyleria lwowska, a dzisiaj artyleria wojny 1920 roku. Prosimy Cię bardzo. Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo, wszyscy wiedzą, co to jest artyleria. To jest trzeci z największych ówcześnie rodzajów broni po piechocie, jeździe. No, była artyleria. Szanowni Państwo, w tym czasie artyleria nie dorobiła się samodzielnych związków taktycznych, tak jak piechota, dywizje piechoty, czy jazda, brygady jazdy. Artyleria stała się częścią organiczną tych związków taktycznych, czyli brygada artylerii stała się częścią integralną dywizji piechoty i dywizją artylerii konnej częścią, integralną częścią brygady jazdy. Szanowni Państwo, ale mówmy o wojnie. Na swój czas. Szanowni Państwo, ale mówiliśmy i mówimy teraz o końcu wojny, ale ja chciałem przypomnieć początek tej wojny. Początek wojny polsko-rosyjskiej, to tak powinna brzmieć w zasadzie, a nie polsko-bolszewickiej, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Szanowni Państwo, to 14 lutego 1919 roku. Wtedy ustępuje armia niemiecka Oberostu i zaczynają się wyścigi, kto szybciej zajmie jaki odcinek granicy. Szanowni Państwo, 14 lutego. Nowa technika. Nie, mi chodziło o. Laser. Jakie trafi? Dobrze. 14 lutego w miejscowości Mosty, to jest od Wołkowyska jakieś 30 km na północ albo 50 km od Grodna, mała miejscowość, doszło do pierwszego starcia wojsk bolszewickich czy wojsk Armii Czerwonej z polskim oddziałem. Ten oddział składał się z 12 batalionów piechoty, 12 szwadronów jazdy i 3 baterii artylerii. I tu się zaczyna ta nasza artyleria. Szanowni Państwo, nie będę omawiał tego wszystkiego, bo to mam mówić o artylerii, a to jest początek wojny polsko-bolszewickiej, czyli luty 1919. To nie pamiętamy o tym, bo to jest epizod tak niewielki, ale kiedyś trzeba ten początek zaznaczyć. I to jest właśnie początek wojny. Szanowni Państwo, jedziemy dalej. O artylerii napisano prawie wszystko. Właśnie tej wojennej, tej z lat 1919-1921. 30 zeszytów o pułkach artylerii polowej, plus jeden o dywizjonie artylerii polowej, 10 zeszytów o pułkach artylerii ciężkiej, 1 zeszyt o pułku artylerii górskiej, 10 zeszytów o artylerii konnej. W zasadzie nie mam o czym mówić, wszystko jest napisane, ale tak, jak ktoś czytał te zeszyty, to wie, w zasadzie jest tam wszystko, z wyjątkiem organizacji. Jak ktoś chce wiedzieć, jak była zorganizowana artyleria, tego się nie dowie. Nie wyczytam z tych zeszytów. Bo zmiany były tak szybkie, tak zaskakujące, że przykład przedwczorajszy. Chcę wiedzieć,
Kto był dowódcą, pierwszym dowódcą 11 Pułku Artylerii Polowej? 11, czyli drugi Przemyski Pułk Artylerii Polowej, to ten miejscowy, tutaj się tworzył w Przemyślu. Szanowni Państwo, a w Wikipedii jest napisane, że pułk powstał w 1921 roku. No i ręce załamałem, zajrzałem do tego zeszytu, tak jest napisane. I wierzysz, mi się nie chciało. Ale, szanowni Państwo, dlatego dzisiaj będę podkreślał ten przemyski wątek 11 Pułku 4 Brygady Artylerii, które tu powstawały. O nich się nie mówi dzisiaj, bo trudno. Trzeba ileś tam teczek w archiwum prześledzić, żeby dotrzeć do spraw organizacyjnych. A na to chętnych nie ma. Idziemy dalej. Może to w stronę. Kto zajmował się organizacją artylerii? Szanowni Państwo, na dowodzeniem na froncie i w ogóle dbaniem o armię zajmowało się naczelne dowództwo. Czyli tak faktycznie sztab generalny. Sztab generalny wyznaczał kierunki, słał zapotrzebowania na baterie, artylerię, a wykonawcami byli Departament Artyleryjski i Główny Urząd Zaopatrywania Armii. To jeśli chodzi o sprzęt. Jeśli chodzi o ludzie, Generalny Inspektorat Artylerii, a w dowództwach okręgów generalnych inspekcyjni oficerowie sztabowi. Szanowni Państwo, tak wyglądała organizacja Departamentu Artyleryjskiego. On się nazywał artyleryjski, ale de facto on zajmował się sprzętem nie tylko artyleryjskim. Tak wyglądała organizacja skromnego generalnego inspektoratu artylerii. Oficerów tu jest tyle, co kot napłakał, ale zadań było strasznie dużo. Generalnym inspektorem artylerii był wówczas generał podporucznik Eugeniusz Rodziewicz. Szanowni Państwo, pierwsza organizacja Wojska Polskiego, jakieś w ramy ogólnie obowiązujące, czyli dywizje piechoty, brygady jazdy i tak dalej, to dopiero jest styczeń 1919 roku. Przewidywano, że będzie 10 dywizji piechoty, 5 brygad jazdy, brygada górska, no i do tego artyleria. Wizje były różne, początek był ciekawy. Szanowni Państwo, przewidywano, że w każdej dywizji będzie brygada artylerii polowej. Brygada miała się składać z dwóch pułków artylerii polowej, pułku artylerii ciężkiej i, jeżeli potrzeba, pułku artylerii górskiej. Ale niestety, Szanowni Państwo, niestety brakowało wszystkiego. Po pierwsze, brakowało kadr. Po drugie, brakowało sprzętu. Po trzecie, brakowało koni, odpowiednich koni. No i brakowało sprzęży dla tych koni. Szanowni Państwo, w związku z tym przeszło to wszystko do minimum i brygada w okrojonym składzie musiała działać na froncie. Ale jeszcze wspomnę, ponieważ tu są napisy takie tak przyjazne, czyli przemyskie, no muszę wspomnąć o tym. Szanowni Państwo, pierwsza brygada została utworzona we Lwowie, jeszcze bez dowódcy, ale wszystkie pułki zostały utworzone we Lwowie i to w grudniu 1919
1918 roku, a sama brygada dopiero w lutym 1919 roku. Szanowni Państwo, a co robi tutaj Przemyska Brygada Artylerii Polowej? Taka została otworzona dopiero w kwietniu i składała się z 3 Pułku Artylerii Polowej. To jest 1 Pułk Artylerii Polowej Przemyski z siedzibą w Jarosławiu, a 11 Pułk Artylerii Polowej to jest 2 Pułk Artylerii Polowej Przemyski z siedzibą w Przemyślu. No i 2 Pułk Artylerii Ciężkiej. Nazwiska są może znane niektórym, niektórym może nie, ale dowódcą tej artylerii, Brygady Artylerii Przemyskiej był podpułkownik Adolf Engel, oficer austriacki. Szanowni Państwo, ciekawe, bo zaraz tutaj dr Fass będzie mówił o pułku. No ja też wspomnę, że ten właśnie pułkownik Adolf Engel przez 2 miesiące dowodził 1 pułkiem czołgów, kiedy Francuzi zostali wycofani, kadra francuska wycofana z oddziałów polskich i w związku z tym on przejął dowodzenie tym pułkiem artylerii, tym pułkiem czołgów. Szanowni Państwo, to jeszcze nie wszystko, bo on był też twórcą 1 Dowództwa Obrony Przeciwlotniczej w 1921 roku. Szanowni Państwo, to tyle o tych organizacjach, tylko pokażę jeszcze o miejsce. Miejsce artylerii tam jest po środku, tak, Brygada Artylerii i Dywizjon Artylerii Ciężkiej. Idziemy dalej. O. Tak, po prawej stronie u góry jest pokazana ostateczny kształt Brygady Artylerii Polowej, czyli Pułk Artylerii Polowej i Dywizjon Artylerii Ciężkiej. Szanowni Państwo, na tyle nas było stać sprzętowo, kadrowo i konnie. Nie będę omawiał tabelek, te tabelek się pojawią w publikacji. Szanowni Państwo, ja nie zakończyłem badań jeszcze nad tym tematem, ale to w odpowiednim czasie skończę, no i będzie publikacja. Jeszcze pokażę końcówkę. Przy końcu tak wyglądała Brygada Artylerii Polowej. Składała się tak jak wcześniej, tylko że przybył jeden dywizjon Pułku Artylerii Polowej i jeden dywizjon Pułku Artylerii Ciężkiej. Jeśli chodzi o liczebność dział pokazana, ale to będzie można przeczytać. Jeszcze tylko wspomnę o dywizjonach artylerii konnej. No, było tych dywizjonów w sumie 10. To są dostawy. Pierwsze dostawy dla Armii Polskiej przybyły z Włoch w lutym 1919 roku. 162 działa i 145 tysięcy nabojów. Z Armii Hallera przybyło, tutaj wszyscy widzą, 268. Zamówione we Francji 1080, no i przybyło z Francji, no niestety tylko 500. No i 88 tysięcy nabojów. Także artyleria nie miała czym walczyć. To są inne. Tego nie będę omawiał, tego też nie. Ale to już zestawienia są porobione, tylko. To, co było na 20 października 20 roku, czyli 1444 działa na froncie, 530 w kraju. W sumie prawie 2000 dział artyleria miała w okresie wojny. To pod koniec wojny, przepraszam. No i jeszcze pokażę najważniejsze działo, czyli 75 mm armata polowa francuska, wzór 1897. Armata polowa rosyjska, wzór 1902, tych było wszystkich najwięcej. Armata ciężka, haubica ciężka 155 francuska, haubica setka to austriacka, ale firmy Skoda.
No i ostatnia, 105, dalekosiężna, dalekonośna armata ZUR 1913. Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę. Pojawiła się tu kawa, dziękuję bardzo, ale nie będzie kawy, przepraszamy, mineralna woda tylko do poprania, żeby nie było, są warunki jakie są, musimy się do nich dostosować. Szanowni Państwo, teraz poproszę Jerzego Majkę, a jeżeli mówimy o 20 roku, ochotnicy również z naszego terenu i z Przemyśla, o nich mówiłem już troszeczkę na wystawie, ale również z Rzeszowa. Jerzy, prosimy Cię bardzo. Szanowni Państwo, postaram się w takim dosyć telegraficznym skrócie przedstawić sprawę ochotników. Tu wcześniej przywoływano przy okazji różnych problemów taki przymiotnik zapomniany, zapomniana. Odnoszę wrażenie, że cała ta tematyka związana z bardzo no, takim wielkim ruchem, jaki objął cały kraj latem 1920 roku, jakim było formowanie oddziałów ochotniczych, jest też taką trochę problematyką zapomnianą. Ja to chciałbym przedstawić na przykładzie Rzeszowa, bo akurat to badałem. Przebadałem źródłowo, ale myślę, że jest to dosyć typowy model, zwłaszcza dla miast średniej wielkości, takich, gdzie był garnizon wojskowy i gdzie były szkoły średnie, bo to ważny wyróżnik. Więc podobnie to się odbywało w Jarosławiu, Przemyślu na większą jeszcze skalę ze względu na wielkość miasta, na mniejszą nieco skalę. Sanoku, Dębicy i oczywiście punkty takie, gdzie przyjmowano ochotników, werbowano, były w każdym mieście powiatowym i czasem nawet w mniejszych miastach, ale to, jak mówię, takie typowe. Jak wiadomo, hasło tworzenia Armii Ochotniczej pojawiło się na początku lipca 1920 roku ze względu na sytuację na frontach, jako jeden z elementów całego takiego zestawu przedsięwzięć nadzwyczajnych dla ratowania zagrożonego bytu państwa. Utworzono generalny, czy też główny taki referat Armii Ochotniczej. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę terytorialną, to ona odpowiadała ówczesnym dowództwom terytorialnym, czyli dowództwom okręgu generalnego. Rzeszów akurat wtedy podlegał pod dowództwo w Krakowie. I właśnie tam przy tych dowództwach generalnych miały być takie okręgowe inspektoraty Armii Ochotniczej. W Rzeszowie jako pierwsi takie hasło bardzo tak propagandowo podjęli uczniowie szkół średnich. Ja może będę więcej o nich nawet mówił, ale to nie należy rozumieć, że nie było ochotników spoza oczywiście tej grupy, natomiast oni stanowili taki najbardziej aktywny element, oni najbardziej jak gdyby zabiegali, propagowali. I wówczas właśnie odbył się wiec szkół średnich Rzeszowa, uczniów szkół średnich Rzeszowa, dwóch gimnazjum i seminarium nauczycielskiego męskiego, na którym oni samoistnie podjęli uchwałę, że powołują tak zwaną studencką egzekutywę wojskową i podjęli uchwałę, w której wyraźnie stwierdzono, że każdy pod rygorem bojkotu koleżeńskiego, każdy w sensie uczniowie dwóch najstarszych klas, czyli siódmej i ósmej klasy gimnazjalnej, powinien stawić się jako ochotnik do poboru. Oczywiście pod warunkiem, że Komisja Wojskowa uznawała, że no, ktoś się do tej służby nadaje. Zgodnie z wytycznymi ogólnymi ochotnicy mieli mieć minimum 17 lat. W praktyce bywało różnie,
bowiem przez różnego rodzaju kombinacje 16-latków też było sporo. I jak mówię, podjęto taką uchwałę, przemarsze po mieście, propagowanie tego, tej sprawy, tej akcji. I tu może dygresję zrobię, że całkiem poważnie ci uczniowie podeszli do tego, że jeżeli ktoś się nie zgłosi, to zostanie potem usunięty ze szkoły. W jesieni 1920 roku, już po tej nawale, dochodziło do incydentów w szkołach rzeszowskich, dlatego że uczniowie wyrzucali po prostu z klas tych uczniów, którzy się do poboru nie stawili. To musiano interweniować w tej sprawie, bo oczywiście prawnie nie można było nikogo zmusić. Ci spośród ochotników, którzy się zgłaszali, przechodzili najpierw taką wstępną selekcję lekarską na miejscu w Rzeszowie, a następnie byli odsyłani do Krakowa, do tego inspektoratu przy dowództwie krakowskim, gdzie dzielono ich już na dwie grupy. Ci z lepszym stanem zdrowia szli do jednostek frontowych, bowiem tutaj na terenie krakowskim odrębnych jednostek ochotniczych nie tworzono, tak jak na przykład w Warszawie, tylko szli na uzupełnienie jednostek istniejących, różnych, czyli między innymi w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu. Natomiast ci, którzy byli no, gorszego zdrowia, szli do batalionów wartowniczych. Nawet spora liczba. Tego czynnika też nie można lekceważyć, dlatego że no, było, zwłaszcza w Krakowie, no, podobnie w Przemyślu, wszystko duże twierdze austriackie, masę magazynów, różnego rodzaju obiektów wojskowych, mostów, dworców. To wszystko w sytuacji wojennej musiało być chronione. Jeżeli te bataliony wartownicze przejmowały ochronę tych obiektów, żołnierze mogli być po prostu wysłani na front. I tam następowało właśnie to takie podzielenie jak gdyby na te dwie grupy. No, jeżeli chodzi tutaj o liczby, bo jak mówię, to tak w telegraficznym skrócie chciałbym przedstawić, ilu ochotników zgłosiło się z samego Rzeszowa, tego nie wiem, natomiast udało mi się odnaleźć informację, że z powiatu rzeszowskiego zgłosiło ich się 1134, z czego, jak zapisano w źródle, na front poszło 870. Odnoszę wrażenie, ale to też taka tylko hipoteza, że to sformułowanie, że odeszli na front, należy rozumieć, że w ogóle trafili do wojska, czy do batalionów wartowniczych na zapleczu, czy rzeczywiście do jednostek frontowych. To jest, bo się też pokusiłem o takie porównanie, to jest bardzo dobry wskaźnik, dlatego że z całego dowództwa Okręgu Generalnego Kraków do wojska wcielono 11 392 ochotników, więc tych 870 z powiatu rzeszowskiego stanowi prawie 8% na 30 powiatów. Gdyby to tak matematycznie tylko no, podzielić, to na jeden powiat wypadałoby gdzieś około 300 kilkudziesięciu, więc ta liczba była przekroczona. W samym garnizonie Rzeszów służyło około 300 ochotników, co wiemy pośrednio z takiego zamówienia, jakie dowództwo garnizonu złożyło na wykonanie odznaki honorowej ochotnika. Tu też może dwa słowa warto o tym powiedzieć. Rozetki w barwach biało-czerwonych, takich jak często przy okazji świąt narodowych są w tej chwili no, noszone. I była to odznaka bardzo zaszczytna, bo pokazywała, że ktoś idący w tym mundurze no, zgłosił się do wojska ochotniczo, ale jednocześnie bywała poważnym obciążeniem, bowiem jest potwierdzonych wiele przypadków,
że zwłaszcza kozacy, jeżeli wzięli do niewoli ochotnika, trafił ochotnik do niewoli, no to był często mordowany. No bo wiadomo, ochotnik nie jest przymusu wojsku. I na końcu chciałbym tylko dla przykładu wspomnieć, że ci ochotnicy trafili do różnych oddziałów. Najwięcej trafiło ich do Brygady Syberyjskiej. Ta brygada pod dowództwem pułkownika Rumszy walczyła w 5. Armii generała Sikorskiego nad Wkrą, czyli w czasie Bitwy Warszawskiej tam na północ od Warszawy. W pierwszej fazie prowadziła walki obronne. Tam sporo ochotników rzeszowskich zginęło pod wsią Prusinowice. Natomiast po kilkunastu dniach, kiedy wojska sowieckie się już wycofywały, między innymi wycofywał się gwałtownie wzdłuż granicy niemieckiej trzeci korpus kawalerii Gajhana. Tak ich nazywano, formacja, która doszła aż do Płocka nad Wisłę. Po klęsce pod Warszawą w pośpiesznym tempie wycofywali się na wschód i w różnych miejscach dowództwo polskie próbowało ich powstrzymać i do jednej z takich prób użyto właśnie Brygady Syberyjskiej w rejonie miejscowości Chorzele. I tam pod tymi Chorzelami, po wstępnym takim nawet sukcesie, bo atak rosyjski odparto, pułkownik Rumsza błędnie ocenił sytuację, uważając, że wojska sowieckie odstępują, rzucił do pościgu drugi batalion drugiego pułku piechoty syberyjskiego, który wyszedł z dogodnych pozycji w otwarte pole, gdzie został otoczony przez kawalerię sowiecką, rozbity, wielu żołnierzy poległo, część zbiegło, część dostała się do niewoli i niestety też została wymordowana. To tyle jako przykład. Jeszcze raz pragnę powtórzyć, że akurat sprawdziłem to, zbadałem to na przykładzie Rzeszowa, ale ten model istniał, funkcjonował także tutaj w innych miastach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Jerzemu, a teraz poprosimy o referat Zadbórze i Jacek Magdan, IPN Rzeszów. Jacku, prosimy Cię. Następna w kolejności pani Maria Wołk, pani Anna Durkacz-Foremska, Karol Hitzman i Jana Komic. Panie Dyrektorze, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwólcie, że krótko przedstawię temat polskich Termopil. To temat, myślę, taki bardzo szeroki i pewno wybiegający stricte poza faktografię historyczną, a przechodzący już do pewnych mitów narodowych, które przecież są bardzo istotne w budowaniu również i świadomości historycznej. Zilustrowałem ten temat obrazem, znanym obrazem Batowskiego, właśnie Zadbórze, przedstawiającym to starcie, to legendarne starcie z 17 sierpnia 1920 roku. Oczywiście Głów i odległe od Lwowa o 30 kilka kilometrów Zadbórze. Mała miejscowość, a równocześnie też bardzo ważna, bo położona przy linii kolejowej, stacja kolejowa, która odegrała tutaj swoją rolę w tej historii 1920 roku. Otóż, Szanowni Państwo, o, teraz to w ogóle.
Szanowni Państwo, tu może posiłkując się tą książeczką, którą otrzymaliście, pozwolę sobie tylko króciutko nawiązać do tego, co już tutaj było powiedziane, czyli wyprawy kijowskiej i Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, który to skutkował zajęciem właśnie stolicy Ukrainy i oczywiście brzemienne w skutkach później losy i armii ukraińskiej, i armii polskiej, dlatego że kontrofensywa sowiecka dotarła pod Lwów. Niestety technika troszeczkę nie zdała. Dobrze. Proszę dalej, bo tak widzę, tak, to można tutaj te slajdy ominąć. O właśnie. Szanowni Państwo, tutaj portrety dwóch ważnych autorów, aktorów tych wydarzeń, o których jest mowa, czyli Siemion Dubionny, Józef Stalin, no legendarny dowódca konarmii, który i bardzo złowrogi, który oczywiście przeszedł do legendy właśnie ze względu na te wydarzenia, o których mówimy. I no, ten Józef Stalin, czyli mówiąc brzydko polityk, który też stał za tą decyzją, że konarmia zmierzała do Lwowa, a nie na pomoc Warszawie. I oczywiście armia konna, która została przerzucona na front polski, liczyła około 17-18 tysięcy szabel, oczywiście wzmocniona też bronią pancerną, samochodami pancernymi, pociągami, no i także lotnictwem. Obszar działania, jak widzimy, bardzo rozległy i tutaj nieocenione zasługi polskiego lotnictwa, które rozpoznało marsz konarmii i oczywiście go spowalniało. I proszę Państwa, o jedno prosiłbym cofnąć. Oddziały ochotnicze, o których mówił Pan Jerzy Majka, jeśli chodzi o sytuację w Lwowie, to zostały powołane małopolskie oddziały Armii Ochotniczej. Tutaj mamy możliwość zobaczyć odznakę Armii Ochotniczej, a poniżej tych małopolskich oddziałów. W ramach tej małopolskiej armii, oddziałów Armii Ochotniczej, których dowództwo pod komendą Mączyńskiego było na ulicy Zamarstynowskiej, trzeba wyróżnić oddział Romana Abrahama. No, Abraham to oczywiście postać, która była już bardzo popularna i bardzo znana z okresu walk 1918-1919. Ten oddział sformowany w lipcu, on złożył przysięgę na rynku lwowskim, nieopodal katedry. Liczył ponad 1000 żołnierzy. Jeśli chodzi o oficerów dowodzących piechotą, to właśnie trzeba tu wyróżnić kapitana Bolesława Zajączkowskiego, który sprawował dowództwo w miejsce rannego właśnie Abrahama. Sprawował dowództwo w połowie sierpnia. Prosiłbym dalej. I tu, proszę Państwa, położenie samego Zadwórza. Widzimy linię kolejową, widzimy na północ miejscowość, prostopadle do linii kolejowej droga i tu, jeśli się przyjrzymy, to 17 sierpnia rano oddziały Abrahamczyków pod komendą Zajączkowskiego od rana 17 sierpnia miał rozkaz wycofywać się na Lwów. Od rana też ataki, ostrzał artylerii sowieckiej, między innymi w rejonie wsi Płótkosz i wycofując się z tego rejonu na Zadwórze, właściwie do południa ci ochotnicy, ten batalion Zajączkowskiego, on był cały czas nękany ogniem sowieckim. Ta decyzja o wycofaniu oddziału na Lwów spowodowała też i ten nacisk bolszewicki spowodował, że
Zajączkowski zdecydował o odesłaniu kawalerii, także Abrahamczycy, którzy mieli w swoim składzie oczywiście piechotę, artylerię, karabiny maszynowe, tutaj rozdzielili siły i stąd piechota właściwie pozostała bez wsparcia kawalerii, co było brzemienne w skutkach starciu właśnie z oddziałami konarmii. Około południa w rejonie Zadwórza doszło do już cięższych walk i tam przez szereg godzin piechota starała się przełamać pozycje sowieckie właśnie w Zadwórzu i tu chodzi o wieś i o stację kolejową. Udało się ostatecznie po kilku godzinach zdobyć i pobliskie wzgórze i stację kolejową, co było okupione znacznymi stratami. W tym czasie już weszła do walki kawaleria, która zmieniała taktykę. Najpierw ataki były większą masą, później mniejszymi grupami. Natomiast około godziny 14 doszło do bardzo ciężkiego wydarzenia. Otóż artyleria bolszewicka wstrzelała się na tyle w nasze pozycje, że wózki amunicyjne przy torach kolejowych zostały trafione pociskami i zostały zniszczone. De facto żołnierze Zajączkowskiego, żołnierze polscy musieli już wtedy liczyć się z tym, że zostają z amunicją tą, którą mają właściwie przy sobie. Na szczęście na ten moment kontratak Polski poszedł na tyle daleko, że zajęto i wzgórze, i stację kolejową. I wtedy nacisk kawalerii sowieckiej zmalał i wtedy Zajączkowski zarządził wycofanie się wzdłuż toru w rejon Lasu Warszczowskiego. I tutaj Sowieci to wykorzystali. Gwałtowne ataki kawalerii spowodowały, że linie polskie zostały przerwane. W tej trudnej sytuacji nadleciały jeszcze polskie samoloty. Jeszcze udało się na jakiś czas podratować tę sytuację. Natomiast w następnym etapie już siły polskie wycofały się w pewnym nieładzie już na zachód, tam w rejon budki Dłużnika, to było około 1 km od stacji kolejowej. I tam w godzinach popołudniowych rozegrał się ostatni ten akt dramatu. Otóż miały rzekomo jeszcze mieć miejsce pewne negocjacje. Kapitan Zajączkowski, znając losy polskich oficerów wziętych do niewoli, a także wielu żołnierzy, nie zgodził się na poddanie. Ostatni nabój jego oficerowie i żołnierze zostawili dla siebie i tam ostatecznie batalion Zajączkowskiego uległ zagładzie. Poproszę następny slajd. Tu mamy scenę z tych walk, którą już Państwo znacie. Oczywiście tutaj artysta przedstawił to w taki sposób bardzo skomasowany. I ten obraz był jednym z najpopularniejszych, tutaj akurat reprodukowany na kartce pocztowej. Poproszę dalej. Proszę Państwa, Zadwórze to nie tylko Abrahamczycy, ale również inne jednostki. I tutaj warto przypomnieć 54. Pułk Strzelców Kresowych, który też, jak Państwo wpatrzycie się w tą mapę, to tutaj ma 16-17 Nowosiłki i ma też Zadwórze. On, 54. Pułk Piechoty, próbował wesprzeć też walczących w Zadwórzu i poproszę tu następny slajd. Ma, jak widzicie Państwo, mają tutaj te, o to chyba ja przełączyłem, tak? Tu kolejny oddział ochotniczy, który też ma wpisane właśnie to Zadwórze. I proszę Państwa, tu widzimy kapitana Franciszka Macha, to kolega z klasy, z drugiego gimnazjum, o którym wspominał mój szanowny przedmówca, to kolega z klasy Leopolda Lisakuli. On to swój pluton wyprowadził, wtedy był w stopniu porucznika, on swój pluton wyprowadził spod Zadwórza, ale był
cięty szablą, dostał się do niewoli, po paru dniach uciekł. Został zamordowany przez Sowietów dopiero w 1940 roku. To też taka postać, która nie była Abrahamczykiem, a jednak nie była pod komendą Zajączkowskiego, a jednak też z Zadbórzem się wiąże. Proszę o przełączenie. I proszę Państwa, straty. Kiedy na miejsce bitwy dotarł pociąg pancerny Pionier, to okazało się, że obraz jest straszny, dlatego że ponad 300 żołnierzy poległo. Większość z nich była niepochowana, wielu było obdartych z mundurów. Ciała były w takim stanie, że w większości nie dało się rozpoznać. Poza tym no, mówimy o sierpniu 20 roku, więc wysokie temperatury, więc to wszystko powodowało, że pochówek tych poległych był wielkim problemem. Rozpoznano kapitana Zajączkowskiego, rozpoznano kilku jego najbliższych, których przewieziono do Lwowa i tam w mieście odbył się uroczysty pogrzeb. Natomiast pozostałych pochowano w Kurchanie przy torze kolejowym w Zadwórzu. Ponieważ już widzę, że pan doktor Fac jest w gotowości, więc ja tylko szybciutko, jeśli mogę, pokażę Państwu kilka zdjęć. To zdjęcie u góry to jest zdjęcie z roku bodaj 1921, gdzie ci, którzy walczyli w tamtym rejonie, zebrali się już na pierwszych uroczystościach rocznicowych. A tu u dołu zdjęcie późniejsze, 240 pułk piechoty, 4. kompania, Mielczanie jadą pod Zadwórze, żeby złożyć ten wieniec poległym kolegom. Także tu widzimy, że ta tradycja zadwórzańska, ta tradycja obrony Lwowa, ona była bardzo żywa. Poproszę dalej. I tutaj 10. rocznica bitwy pod Zadwórzem. Tu widzimy już szereg uczestników, od tych mundurowych, a była mundury Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, po oczywiście mundury wojskowe i ludność Lwowa. Proszę dalej. Tu kolejne zdjęcie. Na tym dolnym zdjęciu generał Sikorski jako dowódca okręgu korpusu Lwów. Poproszę dalej. No i oczywiście budowa cmentarza Orląt, a tam kwatera zadwórzańska, dlatego na cmentarzu obrońców Lwowa mamy tych obrońców z wojny polsko-ukraińskiej i też z wojny polsko-bolszewickiej. Poproszę dalej. Dobrze. No i proszę Państwa, marsze zadwórzańskie, tutaj duże zasługi Związku Strzeleckiego, który pięknie kontynuował i do dzisiaj kontynuuje tą tradycję właśnie związaną z Zadwórzem. Tutaj plakat z 1928 roku. A po prawej taki krzyż pamiątkowy z 3 marszu z 1929 roku. Poproszę dalej. I oczywiście sceny związane z przebiegiem tego marszu. Tu akurat meta w Lwowie, 1928 roku. Poproszę dalej. Tu uczestnicy, a więc i strzelec, i różne inne oddziały. Grób nieznanego żołnierza, trzeba pamiętać, że nieznany żołnierz był wskazany przez matkę jednego z obrońców Zadwórza, był wskazany we Lwowie, stąd również grób nieznanego żołnierza to ta tradycja. No i proszę Państwa, coś, co już nie istnieje oczywiście w czasach Związku Sowieckiego, na Ukrainie w ten sposób uczczono konarmię i ten monument straszył przez wiele lat jadących drogami. W Zadwórzu, proszę Państwa, chyba jeszcze istnieje to upamiętnienie w miejscu, gdzie miał wedle pewnych przekazów stacjonować sam Budionny, ale czy to przetrwa, to trudno powiedzieć, bo buduje się tam cerkiew i jak mi mówili budowniczowie, jest plan likwidacji tego obelisku. No bo jak w takim świętym miejscu czcić miejsce, gdzie stacjonował sam diabeł? Proszę Państwa, to tablica poświęcona żołnierzom, proszę cofnąć, żołnierzom polskim i ukraińskim w Lipowcu na Podolu. To jest bodaj ta pierwsza miejscowość, gdzie zginęli żołnierze polscy i ukraińscy z rąk konarmii. Także ta tablica przed kilkoma laty została ufundowana i przy kościele
się znajduje. No i tutaj oczywiście kwatera Zadwórzańska, tutaj kopiec w Zadwórzu i stacja kolejowa. I proszę dalej, tu jeszcze kilka takich ujęć z uroczystości. Oczywiście Zadwórze też ma swoje miejsce w Przemyślu, upamiętnienia też na poziomie Narodowego Banku Polskiego. To ta nasza publikacja, o której już tyle mówiliśmy i którą recenzował pan dr Lucjan Fas. Dziękuję państwu za uwagę. Przepraszam za ten pośpiech, który no, jest niezbędny wobec dzisiejszych warunków. Dziękujemy bardzo Jackowi. Natomiast, proszę państwa, filolejówka Edyt Jatym. Ja myślę, że te tematy po lekturze tej książeczki, którą na rocznicę setną wojny polsko-bolszewickie wydał oddział IPN-u w Rzeszowie, poprosimy pana Jacka na jesieni, może panie dyrektorze, byśmy pociągnęli jednak tą filolejówkę Edyt Jatym. No, Edyt Jatym jest szczególnie dla mnie, bo to bateria śmierci, prawda? Natomiast filolejówka jest zupełnie nieznana. Tu pan Stanisław Szarzyński przed chwilą rzuca jeszcze dwie miejscowości. No tych miejscowości, do których te polskie Termopile przybną, jest faktycznie duża. Natomiast teraz przechodzimy w klimat bitwy pod Brodami, bitwy pod Komarowem, dwie potężne bitwy kawaleryjskie, a wśród tych oddziałów kawalerii są również kawalerzyści, którzy mają tradycje nasze. 14 Pułk Ułanów Jazowieckich. Pani Mariusiu, prosimy panią bardzo. Pani Maria Wok i no tak de facto tradycje tego pułku, które niestety, ale sprowadzają się czasami tylko i wyłącznie do tej żurawiejki, no hej dziewczęta, w górę kiecki, jedź w ładnie Jazowiecki. No dobrze, no fajnie, prawda, żurawiejki to fajna rzecz, o tym będzie mówiła pani Ania, ale ułani jazowieccy to jest potęga tradycji. Proszę bardzo. W wyniku wydarzeń politycznych i militarnych, które miały miejsce w końcowym okresie I wojny światowej dzieje, tradycje oraz nazwa jednego z kresowych pułków kawalerii polskiej, pułku ułanów pierwszej dywizji jazdy, zostały nierozerwalnie związane z szlakiem bojowym czwartej dywizji strzelców polskich generała Lucjana Żelikowskiego. Pułk, który posiadał w okresie międzywojennym najdłuższy i nieprzerwany czas służby, posiada też także ciekawą przeszłość bojową, która nierozerwalnie wiązała się z klasztorem w Jazłowcu oraz z istniejącym w jego szeregach kultem Matki Bożej Jazłowieckiej. 15 czerwca 1919 roku 4. Dywizja Strzelców Polskich, a wraz z nią Pułk Ułanów 1. Dywizji Jazdy z majorem Konstantym Plisowskim na czele przekroczyła ówczesną granicę w Śniatyniu i po krótkim odpoczynku wzięła udział w wiosennej i letniej ofensywie skierowanej przeciwko ukraińskiej armii halickiej. Był to jeden z ostatnich akordów toczącej się wojny polsko-ukraińskiej. To właśnie wtedy miał miejsce bój o Jazłowiec. Jazłowiec jest to niewielkie miasteczko położone w południowo-zachodniej części Podola, 16 km od Buczacza. Pierwsze informacje o nim pochodzą już z XIV wieku. Zmienne koleje losu sprawiały, że przechodził on z rąk do rąk. Znajdował się między innymi w rękach rodziny buczackich, jazłowieckich, sieniawskich, a później także i lubomirskich, poniatowskich. W 1811 roku testamentem dobra te zostały przekazane kilkuletniemu wówczas Krzysztofowi Błażowskiemu, który zasłynął ze swojej pobożności. To właśnie on przekazał dawny pałac Poniatowskich wraz z przynależnym do niego ogrodem oraz dziedzińcem siostrom ze zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W 1862 roku na Podole przybyła błogosławiona Marcelina Darowska, założycielka właśnie tego zgromadzenia, która szukała miejsca dla pierwszego klasztoru, a także zakładu wychowawczego dla dziewcząt, które siostry miały prowadzić. Zakochała się w Jazłowcu i właśnie dzięki Krzysztofowi Bożowskiemu udało jej się pozyskać wspomniane dobra. Pierwszym takim ważniejszym wydarzeniem w życiu klasztoru jazłowieckiego było sprowadzenie figury Matki Bożej Jazłowieckiej z Rzymu autorstwa polskiego rzeźbiarza Tomasza Sosnowskiego. I 10 sierpnia 1883 roku miało miejsce poświęcenie tej figury. W zasadzie to aż do wybuchu I wojny światowej życie sióstr przebiegało spokojnie. Jednakże właśnie 1914 rok sprawił, iż Jazłowiec znalazł się na linii frontu dwóch walczących armii, rosyjskiej i austro-węgierskiej, i niejednokrotnie przechodził z rąk do rąk. Kolejny raz znalazł się w strefie wojny w 1919 roku za sprawą właśnie wojny polsko-ukraińskiej i to wtedy miał miejsce jeden ze znaczących bojów, bój o Jazłowiec. Mimo przeważających sił ukraińskich, zarówno pod względem liczebnym, jak też i wyposażenia armii, oddziały polskie, polska piechota oraz ułani pod dowództwem Konstantego Plisowskiego zdołali zadać
oddziałom ukraińskim znaczące straty i doprowadzić do ich porażki. To właśnie wówczas doszło do powstania legendy, która zapisana została w klasztornych księgach. W najkrytyczniejszej chwili walki z przeważającymi siłami wroga nad klasztorem Wiazłowców, w wieńcu białych obłoków, zjawiła się postać Najświętszej Maryi Panny, okrywającej płaszczem klasztor. Z dłoni jej spływały ku ziemi snopy złocistych promieni, obejmujących ułanów, którzy w aureoli tych promieni szli ku decydującej szarży. Jednym z tych, który miał widzieć omawiane zjawisko, był ułan ochotnik drugiego szwadronu Władysław Nowacki. Ślubował on wtedy, iż po szczęśliwym zakończeniu wojny przybędzie do klasztoru i złoży hołd Matce Bożej Jazłowieckiej. Zanim do tego doszło, musiał jeszcze wziąć udział razem ze swoim oddziałem także w walkach z Armią Czerwoną, między innymi w Marszu na Kijów, a także w starciach z pierwszą Armią Konną Budionnego. Po ostatecznym zwycięstwie nad Armią Czerwoną naczelne dowództwo podjęło decyzję, iż pułk będzie od tej pory stacjonował w garnizonie w Lwowie, natomiast jego oficjalna nazwa będzie brzmiała 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, tym samym nawiązując właśnie do tego boju o Jazłowiec. Sam Władysław Nowacki dopełnił ślubowania. Miało to miejsce dopiero w 1927 roku, chociaż niektórzy mówią o roku 1924 albo 1926. Samotnie, na koniu mocny, przebył 200-kilometrową trasę z Lwowa do Jazłowca i 7 grudnia po południu zameldował się u sióstr. Nazajutrz przypadało święto niepokalanej. To właśnie wtedy wyspowiadał się, przyjął komunię świętą, a następnie po uroczystej mszy złożył jako wotum lancę z proporcem 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i z tekstem przygotowanej przez siebie modlitwy Ułana Jazłowieckiego, do którego melodię skomponował ówczesny kapelmistrz pułku porucznik Jan Dłutek. Porucznik Nowacki, dopełniając ślubowania, spełnił także wizję jednej z zakonnic, która istnieje, została zapisana w klasztornej kronice pod nazwą Wizja Zakonnicy. Wjeżdżali tu na dziedziniec, na pewno polscy ułani. Poznałam ich po czapkach, mieli chorągiewki na lancach, na pewno polscy ułani. To widzenie siostra miała kilkanaście lat przed wybuchem I wojny światowej, jeszcze zanim ktokolwiek pomyślał o tym, że Habsburgowie mogą upaść, ale jak pokazała przyszłość, tak też się stało. Wyprawa Władysława Nowickiego stała się początkiem pięknej tradycji, kultywowanej właśnie w 14 Pułku, która były to konne pielgrzymki, które trwały rokrocznie, aż do wybuchu II wojny światowej. Brali w nich udział najlepsi ułani z każdego szwadronu, najmłodszy podoficer i najmłodsi podporucznicy ze szkoły oficerskiej. Jeden z dowódców, wysyłając patrol do Jazłowca, tak powiedział: poznacie jedną z najwspanialszych tradycji kawalerii. Będziecie dumni, że nosicie nasze barwy. Będziecie godni tych, co wtedy za ten klasztor walczyli. Za Podolę, nie tylko za samo Podolę. Ci, co przybywali właśnie na patrol do Jazłowca, w momencie przekroczenia murów klasztoru, wszyscy oni zasłaniali na ramienniki. Wobec Matki Bożej wszyscy oni byli równi. W tym czasie żołnierze, ich koledzy, którzy pozostali we Lwowie, także brali udział w mszy świętej w jednym z kościołów lwowskich, a następnie na sztandar pułkowy składali ślubowanie oraz modlili się modlitwą ułana jazłowieckiego. Tą samą modlitwę właśnie ułani odmawiali codziennie w czasie wieczornego apelu, odmiennie niż w pozostałych pułkach polskiej armii, kiedy to odmawiano wszystkie nasze dzienne sprawy. Ponadto ilekroć pułk przebywał na manewrach niedaleko klasztoru, zawsze odwiedzał siostry niepokalane i składał hołd Matce Bożej Jazłowieckiej. I w tym czasie sztandar przechowywany był w kaplicy z figurą Matki Bożej Jazłowieckiej. I przez ten czas stała tam warta ułańska, jako honorowy poczet sztandarowy, oddający razem ze swoim sztandarem najwyższy hołd Matce Przenajświętszej. Łączność pułku 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Panią Jazłowiecką podkreśliło także złożenie 8 grudnia 1933 roku z okazji 15. bitwy pod Jazłowcem wotum w postaci złotego ryngrafu z postacią Najświętszej Panny, wizerunkiem odznaki pułkowej oraz napisem: w 15-lecie swojego istnienia u stóp patronki swej Matki Niepokalanej odznakę pułkową jako wotum składają ułani jazłowieccy. Tego samego dnia przekazano także Matce Generalnej, wykonany własnoręcznie przez porucznika Ernesta Waltera, dyplom informujący o przyznaniu jej znaku pułkowego. W ten sposób odznaczano osoby szczególnie zasłużone dla pułku.
Łączność Ułanów z klasztorem podkreśla także rok 34, kiedy to Ułani wznieśli kapliczkę niedaleko klasztoru sióstr, rok 36, kiedy przyłączyli się do rodziny Jazłowieckiej i 38, kiedy podjęto starania o koronację Matki Bożej Jazłowieckiej. Uroczystości koronacyjne miały miejsce w dniach od 7 do 9 lipca 39 roku. Wzięli w nich udział właśnie także Ułani, a ich barwy obok barw maryjnych zdobiły jazłowiecki ołtarz. Tego właśnie dnia pułkownik Godlewski w imieniu całego pułku złożył ślubowanie. Do ostatniej kropli krwi w żyłach walczyć będą o Polskę wolną i niepodległą. Z kultem Pani Jazłowieckiej wiąże się również praktykowany przez niektórych oficerów zwyczaj zdobienia szabli, głowni szabli wizerunkiem Matki Bożej Jazłowieckiej. Niestety nigdzie się nie udało trafić na zdjęcie właśnie prezentujące taką szablę. Ponadto Ułani, którzy przybywali właśnie do klasztoru, zawsze od sióstr otrzymywali medaliki oraz obrazki z modlitwą Ułana Jazłowieckiego. W tym miejscu warto także wspomnieć o sztandarze pułkowym. Przez długi okres czasu funkcjonowało przekonanie, że na płacie sztandaru został wyhaftowany wizerunek Matki Bożej Jazłowieckiej. Jednakże siostry indykowane w tej sprawie powiedziały, iż doszło do pomyłki w czasie właśnie haftowania. Tak naprawdę na sztandarze znalazł się wizerunek przedstawiający Matkę Niepokalaną, Marię Pannę Niepokalaną, Najświętszą Pannę Marię Niepokalaną. Sam sztandar został ufundowany przez hrabinę Teresę Łubiańską, która zawiązała komitet, w skład którego weszły wychowanki klasztoru jazłowieckiego. A sam sztandar został ofiarowany w 1921 roku. Uroczystości miały miejsce w Tomaszowie Lubelskim 20 marca 1921 roku i marszałek, przypinając na płacie sztandaru krzyż srebrny orderu wojennego Virtuti Militari, wypowiedział pamiętne słowa: za krew przelaną, za trudy i cierpienia, za to, że w chwilach ogólnego zwątpienia pułk nie zwątpił o zwycięstwie i śmiało, idąc ku niemu, pociągnął innych. Koniec kresowej tradycji i sformalizowanych stosunków pomiędzy klasztorem a pułkiem przyniósł wybuch II wojny światowej. Ułanie zostali przetransportowani do Wielkopolski, gdzie weszli w skład Armii Poznań i razem z nią przeszli cały szlak bojowy, zakończony bohaterską bitwą pod Wólką Węglową, a następnie obroną Warszawy i kapitulacją w jej murach. Większość z Ułanów trafiła do obozów. Wszędzie tam, gdzie pojawiali się Jazłowiacy, pamiętano o kultywowaniu świąt tradycji jazłowieckich, między innymi o 8 grudnia. Jednocześnie starano się nawiązać łączność z klasztorem w Jazłowcu i siostry różnymi sposobami podawały właśnie obrazki i medaliki, żeby jakoś ulżyć właśnie znajdującym się w niewoli Ułanom. Ponadto o flagu 7A w Murnau korono 20 jazłowiaków z pułkownikiem Kazimierzem Plisowskim na czele ufundowało wotum poświęcone Matce Boskiej Jazłowieckiej, przedstawiające rzeźbę w kształcie znaku pułkowego obramowanego drutem kolczastym. I na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o siostrze Laurencie, która opiekowała się Ułanami w czasie ich pobytów, w czasie ich patroli w Jazłowcu. Siostra Laurenta prywatnie w życiu świeckim, kapral Zofia Wilczyńska, obrończyni Lwowa, uczestniczka walk z ukraińską armią halicką. W momencie wybuchu II wojny światowej ponownie przywdziała mundur. Została wywieziona w głąb Rosji. Następnie udało jej się połączyć z armią Andersa, dołączyć do niej i ostatecznie dostać się do Szkocji, gdzie dołączyła do odradzającego się 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, gdzie pełniła rolę świetliczanki oraz kierowniczki pułkowej kantyny. Po wojnie ponownie powróciła do Polski i przywdziała habit. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Przepraszam bardzo, że tak jeszcze, jako może nie uzupełnienie, ale jako dopowiedź. Pan Stanisław Szerzyński, a może też inni uczestnicy dzisiejszej konferencji pamiętają wizytę pana Kuby Kuzłowskiego z Domu Spotkań z Historią i ciąg dalszy tej historii, równie niezwykłej. Armia Czerwona, 44 rok, wkraczają bolszewicy, a siostry niepokalanki dostają decyzję o natychmiastowym opuszczeniu, a z figurą nie było co zrobić. I wtedy matka przyłożona mówi: jak już się nie ruszysz, to tu zostaniesz. I co się dzieje? Wjeżdża oddział Armii Czerwonej,
I to jeszcze do tego zdaje się, że nie żołnierzy, tylko NKWD, których dowódcą jest Polak z pochodzenia, który po krótkiej rozmowie z siostrą przyłożoną podejmuje decyzję o spakowaniu bezpiecznym tej figury rękami tychże NKWD-zistów, bo siostra przyłożona pokazała, że ma glejt na zgodę na to, żeby wywieźć tą figurę i ta figura wyjechała szczęśliwie do Polski. I nadal jest spośród trzech tych figur tego samego autora, pana Sosnowskiego, które są nadal w klasztorach tego zgromadzenia w Polsce. W Szymanowie zdaje się, że jest w Jarosławiu i jeszcze gdzieś na kolekcji czy coś. Pani Mario, bardzo dziękuję. Te tradycje mamy wyjątkowo silne, a ja, jeżeli można, jeszcze do Matki Boskiej Jazłowieckiej, Jerzy Galanty. Jurek, mieliśmy taką sytuację, jak przyjechaliśmy do klasztoru i szliśmy na górę właśnie do kaplicy, do figury Matki Boskiej i była z nami wśród uczestników pani, która okazało się, że była nauczycielką języka polskiego sióstr niepokalanych w Szymanowie. Ona nic nam o tym nie mówiła, prawda? I dopiero jak wychodziliśmy na górę, jedna z sióstr niosła jakieś, no nie wiem, coś prasowała, zrobiła wielkie pranie, niosła to na rękach i za naszymi plecami krzyk, wrzask, bo ona zobaczyła swoją nauczycielkę właśnie z Szymanowa. Ta pani cały czas z nami była podczas tego wyjazdu, słowa nawet nie powiedziała, że Jazłowiec, do którego jedzie po raz pierwszy w życiu, jest jej tak bliski. A za tą opiekę, tą starszą panią, chciałem ci w tym momencie bardzo serdecznie podziękować, bo to był piękny gest i tak się rodzą sytuacje, które są piękne, bo należy się cieszyć tym, co mamy. A cieszyć się ułani potrafili. Potrafili, bo te elementy tradycji wśród tym pieśni, Boże, zanikają zupełnie. No, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Czy tylko to ma nam pozostać po tradycji kawalerii? No nie. Ale bliżej, bo te tradycje są związane również z Przemyślem. Pani Aniu, prosimy bardzo. Witam serdecznie. Żurawieńki były to dwuwierszowe przyśpiewki, które charakteryzowały dany pułk dowcipem. Do polskiej kawalerii trafiły dzięki żołnierzom pochodzącym z armii, raczej oficerom z armii carskiej byłej. Swoje pięć minut w tym ma również Przemyśl, ponieważ władze wojskowe powołały z dniem 15 września 1919 roku trzy szkoły jazdy w Przemyślu, a mianowicie podoficerską szkołą jazdy, szkołę podchorążych jazdy i oficerską szkołą jazdy. Wszystkie funkcjonowały w ramach centralnego obozu jazdy. Komendantem centralnego obozu jazdy był Stefan Kasprzycki. Wychowaniem bojowym kierowali zarówno żołnierze z byłych armii austriackiej, rosyjskiej, jak i francuscy. Instruktorem obozu był Józef Koczwara, który wspominał ten okres z Przemyski następująco. Brak instrukcji i regulaminów powodował, że metody szkolenia oparte były przeważnie na wiadomościach osobistych instruktorów, wywodzących się z armii obcych i z legionów. Jedyna nauka jazdy konnej była postawiona na dobrym poziomie, choć stwarzała trudności. Brak jednolitego rusztunku końskiego, siodła pochodzenia austriackiego, rosyjskiego, najmniej niemieckiego. Kadry pochodzenia z armii austriackiej, często nie władające językiem polskim. Żeby się dostać do szkoły tej, to musiał być to rozkaz dowódcy, plus musieli posiadać przynajmniej maturę. Jeśli chodzi o strój, jaki w tej szkole miał obowiązywać, to miał być to mundur danego swojego pułku. Jedyną zewnętrzną odznaką miało być monogram na ramieniu OJ, obóz jazdy z białego metalu. Komendant kawalerii pochodzący z austriackiej
dawnej armii, Franciszek Adamowicz, był jednym z najlepszych kawalerzystów, dlatego też tam władał, znaczy wykładał. Późniejszy był to wykładowca szkoły w Grudziądzu. Wśród kadry był również pułkownik Karol Rumel, który wywodził się z kolei z armii byłej Imperium Rosyjskiego. Jest on tutaj po środku, ale też mamy na zdjęciu przedstawionych innych instruktorów szkoły jazdy w Przemyślu i z Grudziądza, lecz ja ich nie zidentyfikowałam. O oficerskiej szkoły jazdy wspominali sami kawalerzyści następująco. Początkowo uczono nas jazdy menażowej na siodłach, potem na derkach bez strzemion, a na końcu na derkach w skokach. Po raz pierwszy w teren wyjechaliśmy w okolice Przemyśla 22 lutego, wykorzystując ówczesną ładną pogodę. Jechaliśmy polnymi drogami, skacząc przez rowy, mniejsze płoty, a na podetchniętym terenie. Podczas wyjazdów w teren stosowano zjazdy szczególnie trudne z tatarskiego kopca w byłej fortecy. Jak podaje program szkół fachowego kształcenia oficerów i podoficerów jazdy, wydany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, właśnie trzeba było się dostosować do takiej jazdy, gdyż to przepisy mówiły, jazdę na ujeżdżalni ograniczyć do ujeżdżania, utrwalenia siedzenia i nauki indywidualnego ujeżdżania konia. Zręczność w prowadzeniu konia nabywa się natomiast tylko w terenie. Szczególny nacisk właśnie na branie przeszkód wszelakiego rodzaju. Ostatecznie kończyło się to egzaminem w stylu konkursu w ujeżdżalni krytej. Ujeżdżalnia kryta numer 3 zmieściła się w dzisiejszej hali sportowej. Początkowo, tak jak jest na górze przedstawione, wyglądała ona tak przed przebudową, bo w 1887 roku została wybudowana. Później została przebudowana w 1929 ostatecznie na widok taki, jak dzisiaj możemy zaobserwować. Kryta ujeżdżalnia koni numer 2 mieściła się na ulicy Mickiewicza, obecnej ulicy Lwowskiej. Dzisiejsza jest to przerobiona restauracja Marko. To jest zdjęcie tutaj na dole. Jak pokazuje mapa, pierwsza strzałka, ta bliżej mnie, to tutaj się mieściła ujeżdżalnia numer 1 przy ulicy Wesołej, obecnej Stefana Batorego. Obecnie budynki te nie istnieją, a w miejsce koszar wybudowano teraz osiedle. No i tam druga strzałka to przedstawia nam właśnie Mickiewicza Lwowską, czyli Marko dzisiejsze. Jeśli chodzi o naszą szkołę jazdy, to oprócz tego, że się oficerowie tutaj uczyli, to jeszcze również się zabawiali. Tańcowali, grali w karty, ale najbardziej lubili właśnie przyśpiewki typu żurawiejki. Śpiewano je w półprzysiadzie lub przysiadzie z kieliszkiem w dłoni i jak dany pułk był wywołany, to miał wstać, wypić kieliszek i przegryźć to zakąską. Stanisław Radomski podaje, że do tego się skrupulatnie przygotowywano i był nawet dowódcy rozkaz. Przygotować skrzynkę polskiej, czystej, zmrożonej, koniecznie wódki, 5 butelek whisky i 3 pieczone kury. Wszystko ma być gotowe na godzinę 5. Więc jak zaobserwowaliśmy, zaczynali dość szybko. Rozpoczynano zabawę od ogólnej żurawiejki. Kto tradycji nie szanuje, niech nas dupę pocałuje. I refrenu. Rance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, 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 żuraw, żuraw, żurawla, żurawiejka, ty moja. Każdy pułk miał 2 rodzaje takich żurawiejek, oficjalną i nieoficjalną. Oficjalna to była taka chwalebna, wychwalająca dany pułk, a żurawiejka niechwalebna, ta nieoficjalna, to była taka, że były niejednokrotnie to obraźliwe teksty i pogardliwe.
Stefan Radomyski mówi, że około 400 pułków kawalerii w Polsce było w okresie międzywojennym. Każdy mniej więcej miał po 10 takich żurawiejek, a na pewno i więcej. Jeśli chodzi o zabawę, to odbywała się ona oczywiście w towarzystwie bez kobiet, bo mogły być właśnie teksty obraźliwe i najczęściej to się działo w kasynach. Teksty wymyślali oficerowie spontanicznie, na bieżąco i dlatego nie znamy autorów. Często są to zbiorowi autorzy. I tak z pierwszych 16 powstało w samym Przemyślu, stąd to narodziły się w przemyskich koszarach i przykładowo. Krechowieccy wszędzie znani to zasługa cioci Frani. Ciocią Franią nazywano księżną Franciszkę z krasickich kontrybut woroniecką, która w pierwszy pułk wyposażyła w konie i pomagała im finansowo. To w kieliszku to Pitrowski, to jest pułk drugi Grochowski. Za pogrzebem szarżą leci, to warszawski pułk jest trzeci. Duszę swoją przegra w karty, to ułanów jest pułk czwarty. Pułk czwarty często grał w karty i zastawiał bardzo cenne rzeczy dla siebie, takie jak na przykład buty, szable, siodła, a nieraz nawet i mundury. Mina dumna, ałek pusty, to jest pułk ułanów szósty. O dziesiątym nic nie wiemy, więc go chwalić nie możemy. O dziesiątym... Pułk dwunasty ruszył w pole na majątki na Podole. Pułk czternasty spod Odesy przyniósł rubli pełne kiesy. A poza Przemyślem również powstało dużo żurawiejek i przykładowo częstodzielni, częstoblani, krechowieccy to ułani. Z aptekarzy i malarzy ma Warszawa pułk gówniarzy. Pułk siódmy, weneryczni i pijaniscy, to jest czwarty pułk ułański. Tak samo śpiewany o 13, tylko zmieniano numerację. A pułk siódmy to zasrańce pogubili w boju lańce. Taka żurawiejka miała przypomnieć o tym, że pułk siódmy niespełna miesiąc po utworzeniu, bez większego przeszkolenia poszedł w bój. Tak też śpiewano o 24 do 27 pułku. Jedzie ułan z 10, wyjąwszy na widok jego. Ukraść kury, uciec w zboże, pułk 13 tylko może. A kto chłopom gwałci wdowy, to 13 pułk morowy. Jedzie, hej dziewczęta, w górę Kiecki, jedzie ułan Jazowiecki. Każda matka córkę chowa przed ułanem z miasta Lwowa. W czasie pokoju pułk ten w terenie ćwiczył, dlatego też było błoto, a dziewczyny wychodząc, patrząc co się dzieje, podnosiły spódnice, żeby sobie nie obłocić. Obmacują sońki natki, to jest pułk 19. Pułk 22. Hemoroidy ma co drugi, to jest pułk 22. Warto tu zaznaczyć, że jeszcze jako pułk 209 stacjonował w koszarach w Przemyślu na Bakończycach. I zabawę kończono jedną ogólną żurawiejką. Jaki chcecie numer dajcie, żeście dzielni, pamiętajcie. A co dalej z żurawiejkami? W okresie PRL-u próbowano tą tradycję zaniechać, ale żołnierze na szczęście byli sprytni i refren troszkę zmienili. Szable do boju, lance w dłoń, ostrogami dzwoń, dzwoń, dzwoń. Kontynuowano również tradycję dzięki klubom jeździeckim, drużynom harcerskim, grupom rekonstrukcyjnym i ekipom filmowym. Nawet chociażby na planie filmowym Andrzeja Wajdy, Kronika wypadków miłosnych, zaśpiewano refren, rozmieniony nieco w niektórych szkołach, które jest na przykład w niepublicznym gimnazjum w Suszu. Kilka żurawiejek przypomniał Paweł Kukiz w utworze Ułani. I oraz również co najciekawsze, to w grze komputerowej Wiedźmin 3 Dziki Gon również w usta trola włożono słowa, tak jakby żurawiejki, piki do boju, miecze dłońne, flarczyka, goń, goń, goń. Dziękuję bardzo. Przepraszam.
Proszę Państwa, tradycje są, jakie są. I jeżeli mówimy właśnie chociażby o tym, żeby wspominać tą tradycję na przykładzie żurawiejek, należy również pamiętać o tych pierwszych, które powstawały właśnie tutaj, w koszarach przemyskich. A takie nawet proste wyjaśnienie, że jeżeli mówimy bez kontekstu, prawda, hej dziewczęta, w górę Kiecki jedzie ułan jazłowiecki, no pytanie, co nam przychodzi do głowy? Odpowiedź jest prosta. Było błoto, nosiło się spodnice podciągnięte do góry i o to chodzi. A nie cokolwiek innego, prawda? Więc teraz od kawalerii, dziękując naszym koleżankom, przechodzimy do 38. Pułku Strzelców Lwowskich. Karol, wiem, mamy mało, ja zostawiłem swój referat na końcu, bo wszyscy i tak powiedzą, że będę długo gadał. Nie będę długo gadał. Pobiję wszystkich. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przypadło mi dzisiaj opowiedzieć o 38. Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich w walkach na przedpolu Lwowa 1920 roku. No, długi temat, ale będzie krótko, bo tak generalnie mamy się w tych 10 minutach zmieścić i tej formuły raczej będziemy się dzisiaj trzymać. Co można powiedzieć o 38. Pułku? Pułk bierze oczywiście swoje tradycje z 1. Pułku Strzelców Lwowskich, który wsławił się w czasie wojny polsko-ukraińskiej w roku 1918-1919. Natomiast sam pułk przez Ministerstwo Spraw Wojskowych rozkazem Sztabu Centralnego nr 98 z dnia 8 marca 1919 roku zmienia nazwę i numerację właśnie z tego 1. Pułku Strzelców Lwowskich na 38. Pułk Piechoty Wojska Polskiego, następnie dziennikiem rozkazów wojskowych nr 39 z dnia 8 kwietnia 1919 roku nadaje 38. Pułkowi Piechoty przydomek Strzelcy Lwowscy. I tak mamy tutaj przedstawionych żołnierzy 38. Pułku, co prawda troszeczkę wcześniej niż w roku 20, bo jest to bodajże 19 bądź 27 grudnia 1919 roku. Przepraszam, 17 grudnia 1919 roku. Tutaj widzimy tą właśnie kartkę, którą udało mi się znaleźć w zbiorach Radomskiej Biblioteki Cyfrowej. Przepraszam. Co do samej wojny polsko-bolszewickiej, czy polsko-sowieckiej, bo tak też ją możemy nazywać. Chciałem tutaj taką właśnie króciutką analizę tego wszystkiego zrobić, taki właśnie krótki opis. Grupa majora Łukawskiego walczyła na przestrzeni Kamionka Strumiłowa, Sokal Chrubieszów i dążyła do niedopuszczania nieprzyjaciela pod Lwów. Stoczyła ciężkie walki pod Krystynopolem, Mostami Wielkimi i Dziwułkami. W walkach pod Dziwułkami zginął podporucznik Wincenty Madej i sierżant Zygmunt Matani, a pod Mostami Wielkimi kapral Jan Strzelecki. W połowie września 1920 roku rozpoczęła się ofensywa polska. Armie sowieckie zostały rozbite przez III Armię Polską. Prawie bez walki wycofują się przed frontem 6 Armii Polskiej na wschód. Podczas odwrotu wroga 38. Pułk ściga go przez wspomnianą wcześniej Kamionkę Strumiłową, Busk, Brody, Radziwiłów, Krzemieniec, Łanowce, aż do Teofipola, gdzie pozostaje do 11 października. Tak naprawdę 38. Pułk w roku 1920 kończy swój udział w tej wojnie i ma to miejsce 17 października pod Nowokonstantynowem. Przepraszam, bo coś jest jakaś techniczna usterka. 38. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich poniósł dotkliwe straty w wojnie z Ukraińcami i Rosją. Na polu chwały zginęło 31 oficerów i blisko 900 szeregowych żołnierzy. Za bohaterskie czyny podczas działań wojennych 30 oficerów i szeregowych zostało odznaczonych orderem Virtuti Militari, a krzyżem walecznym, który jest widoczny na zdjęciu, 109 oficerów i 192 szeregowców. I coś, co może nie zdarzało się za często, aczkolwiek jednak faktycznie takowe przypadki istniały. Olgierd, koń weteran 38. Pułku Piechoty. Leon Wysocki, tu mamy przedstawionego właśnie młodocianego żołnierza 38. Pułku Strzelców Lwowskich, jeszcze pewnie z okresu tutaj roku 1919.
Coś, co udało nam się tutaj przedstawić, czy mi przedstawić właśnie dzięki koleżance Ani z naszego działu historii i taka właśnie marka obiegowa z 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich znajduje się w naszych zbiorach, ładnie oczyszczona, więc można powiedzieć, że jest to taka nasza jedna z perełeczek, jeżeli chodzi tutaj o zbiory działu. Tablica poległych oficerów 38 Pułku Piechoty Strzelców Lwowskich. To są oficerowie, którzy polegli w latach 1918-1920. Jak widzimy tutaj stopnie, to mamy od podporucznika praktycznie, może gdzieś tam jedno, parę nazwisk pojawi się tutaj w stopniu samego porucznika. Chorągiew 38 Pułku Strzelców Lwowskich wręczona została pułkowi przez Komitet Obywatelski Ziemi Przemyskiej w dniu 15 czerwca 1930 roku. No i oczywiście musimy wspomnieć tutaj, kto był jego projektantem, jak już wspominałem w tamtym roku, inżynier Kazimierz Maria Osiński, czyli założyciel i dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ta odznaka pułkowa funkcjonowała i została zatwierdzona wraz z regulaminem, dziennikiem rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych numer 20, pozycja 245 z 3 lipca 1930 roku i praktycznie funkcjonowała aż do rozformowania pułku we wrześniu 1939 roku. I coś, co jest podstawą praktycznie, jeżeli chodzi o historię tutaj pułków, Wielka Księga Piechoty, jeżeli jej by nam zabrakło i nie bylibyśmy jej tutaj dostępnej na przykład na stronach internetowych, czyli na przykład Federacja Bibliotek Cyfrowych, zawsze możemy się tutaj zaopatrzyć w zarys historii pułków wojennej, pułków polskich 18-20 i to jest właśnie 38 Pułk Strzelców Lwowskich. Dziękuję bardzo. Ponieważ mieliśmy do godziny 13, więc już jesteśmy troszeczkę po czasie, przepraszam bardzo, na koniec ja będę sobie ograniczał czas, co prawda dyrektor Jarosz postukał mi w czoło, że nie dam rady tego zrobić, ale spróbuję. Chyba będę chodził. Proszę Państwa, smoczek, o którym mówiłem, tak go sobie nazwaliśmy, no a dlaczego? No bo smok. Ale czy pierwszy pułk czołgu, lata 1919-21, zasługiwał na to miano. No i wydaje się, że, proszę Państwa, smok staje się symbolem dla nas, dlatego ten, który otrzymaliśmy na wystawę od pani Ani Pragłowskiej, wnuczki podpułkownika Mieczysława Pragłowskiego, jest dla nas bardzo cenny, a jednocześnie stanowi zagadkę, dlatego że nie jest to oficerska odznaka oficerów broni pancernej. Czy jest natomiast protoplastą tych odznak i w jakich okolicznościach wtedy jeszcze kapitan Pragłowski otrzymał tą odznakę, tego nie wiemy i jeszcze trochę chyba wody w sanie upłynie, zanim się dowiemy, ale zaangażowaliśmy kilka instytucji w to, żeby to rozpoznać. Jedno jest pewne, że w monografii, w zarysie historii broni pancernej Żebrowskiego, tego wydanego jeszcze w Londynie bodajże w 70 roku, jest podręczne zdjęcie dokładnie tego smoczka. Ale czy smoczek jest faktycznie tylko i wyłącznie naszym wynalazkiem? Jeżeli mówimy o dragonach, no to dragon, nazwa jako formacja kawalerii, jest oczywiście, wywodzi się od dragona, czyli smoka. I wbrew pozorom to na tego smoka wpadli Francuzi. I 505 pułk czołgów, czołgów, czy ta nazwa powinna być prawidłowo wtedy używana, ale on używał również tego smoka. Może on jest tutaj bardziej ukryty nad tą tarczą i pod numerem, ale ten smok jednak jest. A więc myśmy ze smokiem spotkali się już we Francji w 1919 roku, w momencie, kiedy zapadały decyzje o utworzeniu pierwszego pułku czołgu. Pierwszy, no tak, ten slajd mówi o tym, że kłopoty z nazwą, jak nazwać ten środek, ten rodzaj broni, mieli wszyscy. Wiemy, że Anglicy poszli w kierunku tank. Dla zmylenia wywiadu niemieckiego, kaiserowskiego, poprzykrywane plandykami te czołgi jechały pod nazwą tank jako zbiorniki na wodę, być może zbiorniki paliwa, a że miały jechać na Bliski Wschód, więc tak je ukrywano. O dziwo, nazwa tank, czyli cysterna, patrząc dosłownie, przetrwała po dzień dzisiejszy. We Francji próbowano czegoś innego. Nazywano je pułkami artylerii szturmowej, natomiast pułkami, a następnie pułkami artylerii specjalnej. I takimi to właśnie pułkami
Francuzi dysponowali w 17-18 roku, ale pułki te były mieszane. Posiadały większość kompanii uzbrojonych w te czołgi, czyli Renault 17 FT, ale również miały posiadać te czołgi Saint-Chamond M16. To nie był dobry czołg. Nawiązywał oczywiście swoją konstrukcją do brytyjskich marków od 1 do 5. Natomiast charakteryzowało się tym, że właśnie miał tą armatę z przodu, ale zwróćcie uwagę, że ten ciągnik Holta, którego używano jako protoplasty, pierwowzoru do wykorzystania układu jezdnego, jest dosyć daleko cofnięty i ten dziób krokodyli tego Chamonda strasznie daleko wystaje do przodu. Przy pokonywaniu przeszkód wodnych miał on ewidentnie problemy. Chodziło o to, żeby stworzyć czołg, który będzie przemieszczał się wraz z piechotą i na niedużej odległości będzie niszczył jedną z trójcy frontu zachodniego wojny pozycyjnej, czyli karabin maszynowy. I do tego miały służyć te czołgi. Tato i mama. Tato wyposażony był w armatkę 37 mm, mama w karabin maszynowy i w poszczególnych pułkach na różnym poziomie, ale do ponad 120 czołgów tego typu było realizowane. Spadkobiercą tego to pułku 505 jest pierwszy pułk czołgów Armii Błękitnej generała Józefa Hallera. Jakie z kolei tradycje miał 505 pułk? Proszę popatrzeć, współdziała z 3 i 5 korpusem francuskim, ale również z 1 armią amerykańską generała Pershinga na froncie zachodnim. Doświadczenia, jakie wtedy zbierają, są bezcenne, a wśród żołnierzy tej armii amerykańskiej jest również późniejszy generał George Patton. Walczy z kapitalnym skutkiem w roku 1918, ma swoje ogromne zasługi, przygotowany do operacji już końcowej I wojny światowej. Zastał go dosłownie na pozycjach wyjściowych rozkaz o wstrzymaniu działań zbrojnych, rozejm Compiègne 11 listopada 18 roku. Po lewej stronie mamy François Cousiette z 505 pułku, a po prawej stronie zdjęcie, które jest frapujące, szczególnie podoba się Markowi Mikrutowi, bo faktycznie, co ono przedstawia? Proszę Państwa, to jest maska na twarz z okularami i kolczugą, która umożliwiała kręcenie głową. Adrian ze skróconym daszkiem bardzo przeszkadzał, bowiem długi daszek, prawda, do w pobycie w takiej niedużej przecież wieży jak Renault 17 czy przedział kierowcy. Jednak te szczeliny, które obserwacyjne się znajdowały i tutaj łączenie tych płyt pancernych do kierowcy, one nie były szczelne do końca. Nic też dziwnego, że do środka trafiały odłamki pocisków, starano się strzelać do tych szczelin. No i oczywiście wbrew pozorom, mimo że jest to opancerzony ten smok, który jedzie i zieje ogniem, no to będzie prędkość całkiem nieduża, w granicach 5 do 8 maksymalnie kilometrów na godzinę, no ale jednak te pociski do środka trafiały. Pocisk, który wpadł do środka, potrafił zrobić straszne rzeczy. Odbijał się, powiem, jako rykoszet na przykład po tej wieży odlewanej, no i masakra z załogi. Znaczy załogi, trudno powiedzieć, bo były to czołgi dwuosobowe, to był kierowca, no i oczywiście dowódca czołgu, który siedział, a jednocześnie obsługiwał tą broń. W wojnie polsko-bolszewickiej 20 roku okazuje się, że w walkach z konarmią Budionnego na przykład dochodzi do sytuacji, gdzie budionowcy potrafili wsadzać szable do środka albo próbować strzelić z pistoletu do czołgu. Dlaczego? Jednostka napędową, jaką dysponował Renault 17, była dosyć kiepska. Pas transmisyjny bardzo często spadał, psuły się, silniki się przegrzewały i w pewnym momencie silnik jeszcze tylko, ale czołg już po prostu nie jedzie, nie ma mocy. I dlatego podjeżdżali kawaleryści Budionnego często do tych czołgów i próbowali do nich się jakoś dostać. Tylko jak się dostać do tego? No trzeba by było wysadzić. Stukali kolbami karabinów, pistoletami, szablami, zdawajsia. O tym będziemy kiedyś jeszcze mówić, a oprócz tego w takiej książeczce chcemy również to zaprezentować. I pchali również szable do środka, starając się zadźgać kierowcę czy dowódcę takiego czołgu. Jego tradycję w 1919 roku z dniem 15 marca przyjmuje pierwszy pułk polski. Dlatego ten 15 marca 1919 roku ma szczególne znaczenie i zdjęcie, które przedstawia żołnierze prawdopodobnie tego pułku, ja do końca nie jestem pewien, którzy przejmują
dosłownie są na moment przed przekazaniem swojego uzbrojenia Polakom. Z ziemi włoskiej do Polski, z ziemi francuskiej do Polski Błękitna Armia trafia stąd, z miejscowości Nancy, szczególnie pierwszy pułk transportem kolejowym na teren Wielkopolski, Leszno, Łódź i to jest pierwsze miejsce, do którego przybywa pułk. Od początku towarzyszy mu ten znak, odznaka pierwszego pułku czołgów. Natomiast składa się z dwóch kompanii, pierwszej i drugiej. Znaczy to są układ batalionowy po dwie kompanie. Już tutaj nie będę szczegółów opowiadał, bo znajdziemy i na tej prezentacji, i w tej publikacji, którą chcemy wydać. Ale jednocześnie jest to czas, kiedy z tak mocno utechnicznioną bronią nie za bardzo sobie radzimy. Nawet w 1939 roku, jak kiedyś mówiliśmy przy okazji garnizon idzie na wojnę, to co stało się w rejonie Czarnokońce czy Murzyłowice Narodowa, czyli rozwalenie tego całego batalionu elitarnego pułku SS Germania. No dobrze, no i zdobyliśmy sprzęt, a nie ma kto go obsłużyć, odpalić, bo nie ma kierowców. Wyobraźmy sobie to, tylko że 20 lat wcześniej. Kto z Polaków miał jakieś obycie przeciętnego żołnierza z bronią techniczną? Musieli zostać Francuzi i Gilles Moret, dowódca 505 pułku francuskiego, staje się jednocześnie, major Gilles Moret zostaje dowódcą pierwszego pułku czołgów, tyle tylko, że dostaje stopień podpułkownika. Wszyscy oficerowie otrzymali awans o jeden stopień, co najmniej, żeby im się to opłacało. I to oni wraz z pierwszym pułkiem czołgów oraz stopniowo wzrastającym tym komponentem żołnierzy pochodzenia polskiego i oficerów przybywają do Polski. Ten pierwszy okres walk to jest ewidentnie udział również Francuzów w wojnie polsko-sowieckiej. Dlaczego? Dlatego, że wojna polsko-sowiecka to nie jest tylko 1920 rok, prawda? Możemy się spierać o jej początek, ale to jest również rok 1919. Jedną z pierwszych niezwykle ciekawych batalii stoczonych przez Wojsko Polskie z udziałem broni pancernej to są walki o Bobrujsk. Przybycie do Polski 1 czerwca 1919 roku uznane zostało w dwudziestoleciu międzywojennym za wyjątkowo ważne, dlatego przyjęte zostało jako Dzień Święta Pułkowego. Francuzi, którzy są, Bobrujsk, 28 sierpnia 1919 roku i proszę zwrócić uwagę, wtedy jeszcze istniała Błękitna Armia, to jest jeszcze przed wcieleniem Błękitnej Armii do Wojska Polskiego. I w jednym z ostatnich rozkazów, może nie ostatnich, ale z tych, które dotyczyły broni pancernej, w rozkazie numer 52, główna kwatera z dnia 28 sierpnia 1919 roku, generał Józef Haller pisze: z radością i dumą dowiedziałem się o chwalebnej działalności części pułku czołgów na froncie litewsko-białoruskim przy zdobyciu twierdzy Bobrujska. Pierwsza kompania czołgów lekkich przydzielona do dywizji generała Konarzewskiego, ukłon strony Poznaniaków, bo są świetni w tym czasie, śmiałym i doskonałym współdziałaniem z piechotą i artylerią tej dywizji przyczyniła się w znacznej mierze do złamania silnego oporu przeciwnika. Atakując wzdłuż szosy Słudsk-Bobrujsk, utorowała ona drogę piechocie, która miała do zwalczenia silnie ufortyfikowany trzema rzędami okopów i przeszkód z drutu przyczółek mostowych. Komendantowi tej kompanii, kapitanowi Dofur, oficerom i żołnierzom wyrażam moje podziękowanie i uznanie. Czołgi, to są drugiej kompanii, w Bobrujsku. I oczywiście ten mundur z tym smokiem, który już zawędrował na ramię. A teraz, jeżeli patrzymy na rok 1920, no, byłoby nierozsądne, gdybym chociaż próbował je wszystkie wymienić. Proszę zobaczyć, poszczególne kompanie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i dowódcy oraz pola bitew, walk, akcji, w których biorą one udział. A jest tego sporo. No cóż, scena z Bitwy Warszawskiej i mamy dosyć ciekawy. Czołgów mamy jeden pułk, a samolotów jeden dywizjon. To jest odniesienie się do tego, co mamy na froncie, powiedzmy, wokół Warszawy. Z tym dywizjonem bym polemizował, bo tutaj bardzo mocno to potraktowane, prawda? Natomiast co do tego, tu nie ma wątpliwości, że Hoffmann miał rację. Rzeczywiście mieliśmy jeden pułk czołgów. Tylko Piłsudski, którego gra tutaj Olbryski, miał na myśli użycie czołgów. Tylko w jaki sposób?
Znaczący wysiłek do walk w rejonie Radzymina wniosły czołgi z 5 i 4 kompanii 1 pułku czołgów. Nie był to wysiłek na taką skalę, jak to sobie wyobrażał Piłsudski. I dlatego cytuję tutaj właśnie te słowa Piłsudskiego. Bo gdy wszystkie obliczenia są oparte na wytrzymałości Warszawy, nie trzeba się wahać rzucić atak tankowy. Proszę zwrócić uwagę, Piłsudski używa tutaj nazwy tank. Nie artyleria szturmowa, ale tank. Atak tankowy na masę, czyli na kierunek Radzymin i w ten sposób przynajmniej na jeden dzień zdobyć spokój dla Warszawy. Nie chcę iść w stronę teoretyzowania, ale czy Piłsudski uważał, że tylko udział masy czołgów powinien być racjonalnym wykorzystaniem ich na polu walki? Co do tego nie ma wątpliwości, tak powinno być, ale tak się zupełnie nie działo. Pułk roztasował, że tak powiem, swoje kompanie, przydzielając je, proszę patrzeć na jakim ogromnym obszarze. Jeżeli patrzymy na tą zeskanowaną, może troszkę kiepsko, może ktoś zrobi to lepiej, ale mapkę z Piłoszczuka i jego opracowania z rysu historii pierwszego pułku czołgów, to widzimy, jesteśmy tutaj nad Niemnem, Lida, Grodno, Sokółka, Białystok, Łapy, Radzymin, Okuniew, Mińsk Mazowiecki, jesteśmy Warszawa, Ciechanów, Konopki, Mława i jesteśmy na froncie południowo-wschodnim tej wojny, proszę zobaczyć, jest Kijów i tu mamy również zaznaczone miejsce. W sali tradycji pierwszego batalionu czołgów imieniem pułkownika Józefa Koczwary, którego tutaj pani Ania również prezentowała, prawda, jako kawalerzystę właśnie z naszej centralnej szkoły jazdy. Proszę Państwa, jest ta mapa, ona jest dużo ładniej zrobiona. Jak robiłem tą prezentację, Rafał, to tak się troszkę stukałem w czoło. Przecież mogłem sobie zrobić zdjęcie i byłoby to samo, a byłoby w kolorze. Ale tu jest miejscowość Browary. Wydaje się, że jest to najdalej na wschód w naszej historii miejsce, w którym znalazły się kiedykolwiek czołgi Armii Polskiej. No wcześniej chyba nie mogły się znaleźć z oczywistego powodu, natomiast później nie dane nam było. Równe z Dołbunów, Koziatyn, tu, Pochrebyszcze, Serwinowice, Żmerynka i wreszcie Mikulince. Ale, proszę zobaczyć, jest Lwów, są Krasne i Zadwórze. Dlatego na plakatach na tą wystawę oraz na dzisiejszą konferencję jest Renault 17 z pierwszego pułku czołgu. Ja wiem, że to jest takie moje widzimisię, prawda, żeby on się tam znalazł, ale tak, również w 1920 roku ten pierwszy pułk czołgów, jego czołgi są w obronie Lwowa. Fatalnie są wykorzystywane, natomiast Mikulince, trzeba przyznać, no, robią duże wrażenie na każdym. O, jakbyś mógł. Mikulince. Kapitalne zdolności w rysowaniu ma Tomek Król od nas z muzeum i marzy mi się wydanie takiego właśnie, skoro już była mowa o Wiedźminie na przykład, takiego komiksu, który by nawiązywał do tego, co mamy. Mikulince, 1-3 sierpnia 1920 roku. Walki pod Mikulincami i użycie tam czołgów trzeciej kompanii stanowią przykład dobrego wykorzystania ich w walkach. Prawie że zgodnego z przeznaczeniem i konstrukcją Renault 17. Trzeba przyznać, że spisały się mimo swych wszystkich mankamentów. W nich doskonale jest to godne podkreślenia, jako że walcząca po przeciwnej stronie sowiecka 9. Brygada Piechoty walczyła bardzo dobrze, nie ulegała panice, a co ważniejsze, przyzwyczaiła się do obecności czołgów i zaczęła się uczyć z nimi również radzić i walczyć. I to jest Władysław Kohutnicki. Co mu zawdzięczamy? Zawdzięczamy mu tego smoka. Zawdzięczamy mu na pewno nazwę czołgu. I drugą nazwę, która mówi o żołnierzu, który tym czołgiem jeździ i się posługuje. Tylko nie jest to dzisiejszy czołgista, tylko czołgarz. Marek, jak składał planszę, to się zastanawiał, co to jest, nie? Czołgarz, to było pierwotne, pozostało czołgista, a później po wprowadzeniu batalionów pancernych jednak bardziej przyjęło się pancerniak. Dlatego, panie pułkowniku, ja nie wiem, kim pan jest. Czy pan jest czołgarzem, czołgistą, czy pancerniakiem? Czy odpowiedź prawidłowa jest ta trzecia? Czy wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne? Więc wszystkie odpowiedzi mogą być jak najbardziej poprawne. I oczywiście rok 1922, kiedy już po wszystkich trudach wojny polsko-bolszewickiej rozrzucone po całej Polsce poszczególne kompanie pierwszego pułku, czy
czołgów trafiają do Żurawicy. I tutaj mamy takie zestawienie po kolei, jak kapią one od lutego 22 roku do 26 grudnia, gdzie całość zostaje skumulowana w Żurawicy. I moje ulubione zdjęcie przedstawia pole manewrowe czołgów na Górnej Żurawicy, bo były dwa kompleksy, Górna i Dolna Żurawica, albo Zachodnia, Wschodnia, to jest Zachodnia. I tam, gdzie dzisiaj jest szpital psychiatryczny, tam były koszary i za nim było czołgowisko. I oni sobie tam wyjeżdżali, jeździli po tym terenie leśnym, ale wystarczyło tylko wyłączyć silnik Renault 17 i natychmiast zbiegała sobie z jakiegoś drzewa sosny ta wiewiórka. Oczywiście, jak to w Polsce, wiewiórka mogła nazywać się tylko i wyłącznie w jeden sposób, czyli Basia. No pewnie. Dokładnie. I to jest Basia. Ten żołnierz trzyma tą wiewiórkę na ręku. No, wpadała do środka, szalała tam po środku, zawsze jakiś okruszek, coś tam się znalazło. Bardzo przedłużę? Nie. Tak myślę. Proszę Państwa, może 10-15 minut faktycznie dłużej, aniżeli przewidywaliśmy. Po pierwsze, panie dyrektorze, ja bardzo chciałem podziękować za to, że dane nam było zrobić tą konferencję, mimo tych wszystkich przeciwności losu, jakie są. Zwróćmy uwagę, Dzień Wojska Polskiego. Tradycja niesamowita, a jednak nie odbywa się to, jak chcielibyśmy. Z takim entuzjazmem, euforią, jak zawsze nam towarzyszyło. Szczególnie tu w Przemyślu, czy w Żurawicy, gdzie jesteśmy spadkobiercami tak wspaniałej tradycji. Chcieliśmy to zrobić. Jest wystawa, jeszcze nie do końca, jeżeli chodzi o Lwów 1920 roku, dokończona, ale zrobimy to. Czasy trudne, życzymy ze swojej strony zdrowia wszystkim, pogody ducha i oby nas Bozia omijała z nieszczęściami, a dała możliwość spotykania się właśnie w takim gronie, no to znaczy gronie, no nie ukrywałem, zrobiliśmy wszystko, żeby było jak najmniej osób. Dziękujemy Wam, że przyszliście, bo gdyby nie daj Boże coś się stało, no to oczywiście byłoby na muzeum, na dyrektorów, a tego byśmy chcieli uniknąć. Dziękuję Wam, że przyjechaliście i wszystkim, którzy do tej wystawy przyłożyli swoje ręce i tu jeszcze odniosę się do referatu pani Marii Wog. Mamy na przykład piękną odznakę Ułanów Jazłowieckich, tylko że nie ma środka, prawda? Żeby nasza, że tak powiem, konserwacja, dział konserwacji cudów dokonywał, to jej nie naprawi. Jakby ktoś miał szansę na to, że tego typu pamiątki mogłyby trafić do nas, do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, będziemy głęboko wdzięczni. Bo trud pracy działu konserwacji nad tym wszystkim, co mamy, co potrzebujemy nieraz tak bardzo szybko do jakiejś wystawy, zasługuje na najwyższe uznanie i chciałbym wszystkim pracownikom bardzo serdecznie podziękować. Jeszcze przyjdę, może jakieś czekoladki przyniosę i podziękuję Wam za to, że potrafiłyście to wszystko tak pięknie zrobić i przygotować. Panie dyrektorze, dziękuję, oddaję głos. Żeby już nie przedłużać. Bardzo dziękuję jeszcze raz ja wszystkim Państwu, prelegentom, Państwu, żeście wytrzymali cierpliwie. Polecajcie wszystkim znajomym oglądanie transmisji w internecie. Zachęcamy również do zwiedzania nie tylko tej wystawy, wszystkich innych, które przygotowujemy. Śledźcie Państwo nasze starania wydawnicze, bo zapewne w najbliższym czasie kolejne pozycje się ukażą, bo no cóż, wprawdzie w internecie nic nie ginie, ale książki tysiącletnie to może nie, ale już takie mające 500 lat się zdarzają i przetrwały. Więc myślę, że wszystkie kataklizmy, które nie daj Boże mogłyby się pojawić, to książkom nie dadzą rady. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze przedsięwzięcia. A my zakończymy.